Gdy mówisz, że nienawidzisz, ciężko jest. Zasnąć nie mogę, choć chcę. Widzę chwilę, w których raniłam cię. Powtarzałeś mi, kocham cię, brak mi jest twych ciepłych ramion. Gdy wieczorami przytulałeś mocno mnie. Tą piękną piosenką w wykonaniu rodzeństwa Darii i Rafała Ciesielczuków, piosenką pod tytułem Ile razy, rozpoczynam nasze 476. wydanie audycji Radia RTM Staszic. Witam wszystkich słuchaczy. Drodzy Państwo, 18 maja w całej Polsce odbyła się Noc Muzeów. Również Hrubieszowskie Muzeum Regionalne imienia księdza Stanisława Staszica już po raz 13 włączyło się do tej ogólnopolskiej akcji. W tym wydaniu usłyszycie Państwo pełną relację z tego wydarzenia. W programie Nocy w Muzeum mogliśmy usłyszeć następujące prelekcje. Z Kanady do Hrubieszowa. Wyjątkowa podróż portretów rodziny Duchateau autorstwa Pawła Gajewskiego. Następnie pan dyrektor Bartłomiej Bartecki zaprezentował wystawę Ukraina przed wiekami. Na zakończenie nocy w muzeum poznaliśmy historię skarbu z bagien.
Te wszystkie prelekcje są w naszej audycji w całości, także zapraszam do wysłuchania. W drugiej części naszej audycji zaprezentuję kolejny fragment koncertu, który odbył się 12 maja w wykonaniu młodych artystów z Hrubieszowskiego Domu Kultury i z Ogniska Muzycznego, prezentujący muzykę filmową Chcę uwierzyć snom. Teraz zapraszam na Noc Muzeów w Hrubieszowskim Muzeum Regionalnym imienia księdza Stanisława Staszica. Program tego wydarzenia zaprezentuje nam pan dyrektor Bartłomiej Bartecki. Ogólnopolska Noc Muzeów w całej Polsce już od wielu lat. Każdego roku odbywa się Noc Muzeów. Hrubieszowskie Muzeum imienia księdza Stanisława Staszica tradycyjnie włącza się już w tą akcję. No i dzisiaj będziemy mieli wyjątkowe atrakcje, które będzie można obejrzeć. Dzisiejszą noc pomogą mi zrelacjonować młode reporterki. Już jedną mam przy sobie. Przedstaw się. Mam na imię Emilia Grzymała. I kogo jeszcze będziemy mieli? Dołączy do mnie Magdalena Jurak. Tak więc wspólnymi siłami postaramy się Państwu przekazać relacje z tego, co właśnie dzisiaj tą Noc Muzeów można w Hrubieszowskim Muzeum będzie zobaczyć. Noc Muzeów w Hrubieszowie po raz 13. Mam przyjemność poprosić o pierwsze wprowadzenie pana dyrektora Bartłomieja Barteckiego. Panie dyrektorze, czego możemy się dzisiaj spodziewać? Jak zawsze co roku Noc Muzeów jest świętem nie tylko muzealników, ale mieszkańców całego naszego miasta, naszego regionu. Naszą ideą od samego początku, czyli od 13 lat, jest to, żeby w tym konkretnym dniu w Noc Muzeów coś wyjątkowego przygotować dla gości, którzy do nas przychodzą. W tym roku oczywiście też postanowiliśmy położyć nacisk na kilka najważniejszych atrakcji. Ja się śmieję, że od kiedy pracuję w Muzeum w Hrubieszowie, to staram się, żeby każdego roku pojawiał się jakiś nowy obraz Pawła Gajewskiego. Szalenie ważny dla naszego regionu artysta, malarz pochodzący z Drogojówki. I właśnie ten pierwszy punkt programu w tym roku dotyczył będzie jego twórczości, bowiem okazało się, że dosłownie półtora miesiąca temu do naszych zbiorów trafiły dwa kolejne obrazy jego autorstwa, a co więcej są to po prostu portrety członków rodziny Di Chateau, czyli tak naprawdę mamy podwójne święto. Z jednej strony mamy nowe obrazy Pawła Gajewskiego, a z drugiej strony mamy portrety rodziny, która tak naprawdę dała imię naszej siedzibie, czyli dworkowi Di Chateau, więc to jest pierwszy punkt programu i te obrazy będziemy dosłownie za chwileczkę prezentować, o nich opowiadać. Rzecz następna to jest też wystawa, o którą ja dopraszałem się, o której marzyłem tak naprawdę od wielu, wielu lat, mianowicie wystawa pod tytułem Ukraina przed wiekami. To jest ekspozycja przygotowana przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Ona gościła już w kilku miastach w Polsce, ale wreszcie udało się ją zaprosić do naszego miasta. Wystawa Ukraina przed wiekami to jest tak naprawdę przekrój najciekawszych dziejów naszego wschodniego sąsiada. Są tam zabytki kapitalne greckie z terenów Krymu, są fantastyczne zabytki z epoki kamienia, tak zwanej kultury trypolskiej, którą pobudza wyobraźnię, jeżeli chodzi o piękno, o kunszt artystyczny, jeżeli chodzi o zdobienie naczyń. Mamy fantastyczne zabytki związane ze scytami, sarmatami, kimerami, mamy przepiękne przedmioty wykonane z krzemienia czy z kamienia. Naprawdę jest tutaj mnóstwo precjozów, o których można byłoby godzinami opowiadać, ale też szalenie ciekawe jest to, że przez tą bliskość Polski i Ukrainy sporo tych zabytków, które są szalenie ważne dla terenów ukraińskich, są też dość powszechne i u nas. Przyznam szczerze, gdybyśmy dzisiaj kilka zabytków z tych gablot wystawy Ukraina przed wiekami wyjęli i przełożyli je do gablot z naszego regionu, nikt by się nie zorientował, bo wiele eksponatów jest po obu stronach Bugu dokładnie taka sama i o tym też dzisiaj będziemy opowiadać, żeby pokazać i różnice pomiędzy archeologią polsko-ukraińską, ale również i podobieństwa, których jest naprawdę mnóstwo i są też często bardzo, bardzo interesujące. I trzeci punkt programu, który też zelektryzował nas kilka miesięcy temu bardzo, to jest wyjątkowe odkrycie z Lasów Strzeleckich dokonane właśnie w 30 grudnia ubiegłego roku, gdzie na bagnach, na mokradłach zupełnie przypadkowo natrafiono w jednym miejscu na gigantyczny zbiór broni, groty włóczni, topory bojowe, jakieś narzędzia żelazne. To wszystko w jednym miejscu, prawdopodobnie pierwotnie zdeponowane w jakimś bagnie albo nawet jakiejś rzece. I główkowaliśmy długo, kto, po co, dla kogo, w jakim celu.
te przedmioty ukrył i od kilku miesięcy prowadzimy tak naprawdę takie archeologiczne dochodzenie, takie śledztwo naukowe, żeby spróbować odpowiedzieć na pytanie, jakim cudem te eksponaty trafiły do ziemi, kto je tam ukrył. I dzisiaj właśnie o 21:00, zresztą razem z osobami, które te rzeczy odkryły i przekazały do naszego muzeum, będziemy o tym opowiadać. Naprawdę świetne rzeczy trafiły do naszych zbiorów w ciągu kilku miesięcy i o tych wszystkich najnowszych eksponatach będziemy dzisiaj opowiadać. No i my postaramy się to oczywiście zarejestrować jak zwykle. Dziękuję. Na razie, panie dyrektorze. Dziękuję również i zapraszam do odwiedzenia muzeum. Dziękuję bardzo. Znajdujemy się przed budynkiem Muzeum Stanisława Stasica w Hrubieszowie. Oprócz różnych ciekawych wystaw miały tu miejsca również warsztaty dla dzieci. Jak przebiegały warsztaty dla dzieci? Bardzo ciekawie, dużo dzieci było, uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez nasze muzeum. Między innymi dzieci prowadziły tutaj toporki, były robione przez nie, również warsztaty tkackie, żeby zobaczyć tą technikę tkacką, która u nas funkcjonowała na naszym terenie. Czy dzieciom podobały się te warsztaty? Oczywiście, bardzo licznie uczęszczały na te warsztaty, były zafascynowane również po wykonaniu tych prac, między innymi toporków. Chodziły tutaj wokoło muzeum też i rozgrywały się małe bitwy między nimi za pomocą tych toporków. Co możemy zobaczyć na drugim stanowisku przed muzeum? Dzień dobry, tu możecie zobaczyć rekonstrukcję różnych przedmiotów. Na skórach leżą tabliczki drewniane z rekonstrukcją gry, która była bardzo powszechna w czasach antycznych na południu Europy, w Imperium Rzymskim, ale mamy poważne powody, by sądzić, że również na naszych ziemiach takich gier używano, ponieważ archeolodzy w czasie prac wykopaliskowych znajdują żetony, które właśnie służyły do tej gry. Każdy może spróbować zagrać w taką grę, która troszkę przypomina kółko krzyżyk, ale jest dużo bardziej skomplikowana. Dalej można zobaczyć stanowisko, na którym opowiadamy o mennictwie rzymskim. Można spróbować samemu zrobić monetę. Opowiadamy o tym, jak taka moneta powstawała, jak powstawała dobra moneta, ale też jak powstawały fałszywki, jak pieniądze po prostu fałszowano, bo już w starożytności zajmowano się fałszowaniem pieniędzy, także to jest bardzo, bardzo stary proceder. Odkąd się pojawiły pieniądze, to pojawili się tacy, którzy chcieli mieć ich więcej niż mogli w sposób uczciwy zarobić. No i można też zobaczyć stanowisko, na którym znajduje się broń, taka najbardziej popularna, powszechna broń, używana w różnych epokach. Tarcza, łuk, topór, miecz, kolczuga i hełm. No i dla odważnych można taką kolczugę czy hełm założyć, zobaczyć, ile ważył miecz. Czy stanowisko cieszy się zainteresowaniem? Tak, stanowisko cieszy się zainteresowaniem. Dzieci bardzo chętnie grają. Każdy chce mieć monetę, także dzieci się bardzo cieszą, jak mogą sobie sami zrobić pieniążek. No i też przymierzanie kolczugi, zakładanie hełmu to taka przygoda dla dziecka. Może założyć te 15 kg i zobaczyć, jak taki wojownik mógł się czuć na polu bitwy. Dziękujemy. Na jednej z wystaw znajdują się drewniane figurki wykonane przez Jana Pyra w Czerniczynie. Figurki te przedstawiają ludzi wykonujących różne prace. Na innej wystawie widnieją pisanki wykonane przez różnych utalentowanych ludzi z Hrubieszowa. Ci ludzie to między innymi Władysława Gruszka, Jadwiga Marzycka, Stefania Jańczak, Helena Olszańska i inni. Na zewnętrznej sali znajduje się pomieszczenie urządzone jak dawny polski dom. Znajduje się tutaj wiele narzędzi, których w takim domu nie mogłoby zabraknąć. Jest na przykład siekiera, ciślica, cep, motyczka, kopacz do buraków, widły. Znajduje się tutaj również różne instrumenty muzyczne oraz rzeczy bardzo przydatne w kuchni, takie jak maszynka do orzechów, maszynka do zboża, maszynka do mięsa, maślnica. A na ścianie wisi toczka, czyli dawny głośnik radiowęzłowy. Zapraszamy tu Państwa bliżej, którzy chcieliby troszeczkę więcej posłuchać na temat losów wyjątkowych obrazów, które dotarły do nas w ciągu ostatnich kilku tygodni.
Przede wszystkim chciałbym Państwa powitać na 13 już edycji Nocy Muzeów w naszym mieście, mieście Chybieszowie. Prawda jest taka, że każdego roku staramy się z okazji Nocy Muzeów coś specjalnego, coś wyjątkowego przygotować, żeby troszeczkę Państwa jeszcze bardziej zainteresować wizytą w naszej wyjątkowej placówce. Tak naprawdę Noc Muzeów to jest święto już wieloletnie. Pierwsza Noc Muzeów to był 97 rok w Berlinie. To jest pierwsze miasto, które zdecydowało się na tego typu wydarzenie w skali Europy. Pierwsza noc w Polsce to był 2003 rok, to był Poznań. W 2004 roku to był chyba już Kraków, a potem w kolejnych latach kolejne muzea w naszym kraju dołączały się do tej europejskiej idei promowania najciekawszych zbiorów, udostępniania zbiorów w godzinach nieoczywistych, czyli porą wieczorową, czy wręcz porą nocną. Nasze muzeum włączyło się w tę akcję w 2012 roku, czyli w tym roku mamy faktycznie 13 edycję, nawet wtedy, kiedy była pandemia, kiedy nie dało się odwiedzać muzeów, to i tak uważamy, że ta edycja się odbyła, bowiem no, mnóstwo atrakcji online w ramach akcji Nie wychodźmy z domu, ale jednak spędźmy ten czas z muzeum wirtualnie, też udało się zorganizować, więc uważamy, że tych edycji mamy już 13. Oczywiście 13 nie jest, broń Boże, pechowa, bo naprawdę w tym roku mamy wyjątkowe rzeczy, żeby Państwu o nich opowiedzieć, pokazać i zaprezentować. Zaczynamy dzisiaj od absolutnie wyjątkowego wydarzenia, ale ja nim powiem, o co chodzi, to powitam. Powitam w pierwszej kolejności, panie sekretarzu, proszę wybaczyć, ale powitam rodzinę Di Chateau, rodzinę, która tak naprawdę kilkanaście tygodni temu przyjechała do Chrubieszowa w ramach wizyty ziemi rodzinnej, korzeni, z których się ta rodzina wywodzi. Witam panią Kasię Robbins, która przyjechała specjalnie z Wielkiej Brytanii dzisiaj na naszą uroczystość. Po prostu zależało jej na tym, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu. A czemu akurat pani Kasia Robbins i jak związana jest z rodziną Di Chateau i z obrazami, które dzisiaj państwu prezentujemy, to za chwileczkę koleżanka Dorota dokładnie państwu opowie. Cieszymy się bardzo z obecności pana Piotra Di Chateau z małżonką Katarzyną tutaj Di Chateau. To właśnie pan Piotr z Kasią przygotowywali zjazd rodzinny międzynarodowy. 5 państw, kilka kontynentów w połowie marca tego roku i to właśnie z Kasią zresztą, dokładnie tak, z Kasią przygotowali ten zjazd. Cieszymy się bardzo, że dzisiaj kilka tygodni po tych wydarzeniach znowu jesteście w Chrubieszowie i postanowiliście dołączyć do tego naszego święta. Witam oczywiście pana sekretarza powiatu chrubieszowskiego, pana Wojciecha Sołtysiaka, to powiat chrubieszowski daje nam środki finansowe, żebyśmy funkcjonowali. My staramy się te środki jak najlepiej wykorzystywać, a Paweł Gajewski, twórczość Pawła Gajewskiego dla nas odgrywała zawsze gigantyczną rolę. Staramy się, żeby na tyle, na ile to możliwe, twórczość Pawła Gajewskiego zasilała naszą galerię w naszym właśnie muzeum. Próbowałem dzisiaj zapytać właśnie koleżankę Dorotę, która się opiekuje twórczością tegoż artysty, ile obrazów w ciągu ostatnich kilkunastu edycji Nocy Muzeów się pojawiło, ile razy o Gajewskim opowiadaliśmy właśnie podczas tego wydarzenia i w zasadzie nawet nie wiemy, chyba kilkanaście razy. To po prostu świadczy o tym, jak wiele jeszcze obrazów tego artysty jest gdzieś tam na rynku dzieł sztuki i powiem wprost, jak tylko coś się pojawia, to próbujemy albo właśnie przy wsparciu powiatu chrubieszowskiego, albo z własnych środków kupować cokolwiek tylko spod pędzla Pawła Gajewskiego się pojawia. A kiedy mamy możliwość połączenia twórczości Pawła Gajewskiego jeszcze z rodziną Di Chateau, czy z rodziną w tym przypadku Białkowski, to jest naprawdę już dla nas święto podwójne. Cieszymy się, że w ogóle do tego typu wydarzeń dochodzi. Witamy też panią Anetę Dąbrowską, panią przewodniczącą Rady Gminy, która też wiem, że wspiera nasze muzeum bardzo regularnie, bo w sumie połowa naszych zabytków też archeologicznych jest z terenu gminy Chrubieszów, więc siłą rzeczy trzeba doglądać, czy wszystko jest w najlepszym porządku, więc witamy pani Anetę. Ja nie będę tutaj przedłużał, przekazuję głos koleżance Dorocie, to ona państwu wytłumaczy, kto jest na obrazach i okolicznościach, w jakich te obrazy do nas trafiły. I potem mam nadzieję, że uda mi się jednak namówić pana Piotra na to, żeby troszeczkę od strony organizatora tego zjazdu rodzinnego powiedział, jakie emocje towarzyszyły rodzinie Di Chateau i tym wszystkim związanym z rodziną Di Chateau podczas wizyty na ziemi chrubieszowskiej w Chrubieszowie, we Władzinie, w Łuchaniach i wielu innych miejscach. Także ja dziękuję chwilowo za uwagę i przekazuję głos pani Drocie. Dzięki bardzo. Drodzy Państwo, emocje są jak zwykle duże. Wydawałoby się, że to już rutyna, ta praca tutaj przez już blisko 20 lat. Niestety nie.
ale dlatego pewnie wciąż pasja, bo nie rutyna. Więc pozwolicie, że najpierw troszkę popoczytuję, ale pewnie w międzyczasie lub po zakończeniu tej części takiej poczytywanej trochę poimprowizuję. Tak jak wspomniał dyrektor, liczymy na aktywny udział członków rodziny Bichateau, ale również Państwa, bo może będziecie mieli jakieś pytania, uwagi. Ja też ze swojej strony zawsze będę zachęcała i również teraz korzystam z tej okazji do tego, żebyście przyglądali się obrazom, podchodzili do nich, oglądali, oceniali, badali swoje emocje, swoje wrażenia i konsultowali je ze sobą nawzajem i również ze mną, bo też chętnie podsłuchuję, jakie Państwo macie właśnie wrażenia, odczucia w kontakcie z dziełami sztuki. W razie czego do północy tutaj jestem, służę pomocą, będzie mi bardzo przyjemnie. Szanowni Państwo, tworzona niemal od samego początku istnienia naszego muzeum, założonego w 1965 roku przez grupę hrubieszowskich regionalistów z Wincentym Piątakiem na czele, Galeria Twórczości Pawła Gajewskiego jest jedyną w kraju prezentacją twórczego dorobku tego interesującego, wszechstronnego artysty i wybitnego pedagoga. Tak jak wspomniał pan dyrektor, to już niemal tradycja, że podczas kolejnych edycji Nocy Muzeów prezentujemy publiczności nowy obiekt w ramach prowadzonej galerii. W 2024 roku, jak nigdy dotąd, ukazujemy nie jeden, lecz dwa kolejne obrazy. Wszystko to za sprawą pewnego wyjątkowego wydarzenia, które miało miejsce w marcu tego roku. Mieliśmy bowiem sposobność gościć w naszej siedzibie liczną, międzynarodową grupę członków rodziny Bichateau. Do Hrubieszowa, ale także do Uchań i Władzina przyjechali potomkowie z Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec oraz z różnych części Polski. Dwa kontynenty, pięć państw, cztery pokolenia i ponad 30 osób. A wszystko to zapoczątkował w 1812 roku Piotr Bichateau, oficer wojsk napoleońskich, który został ranny w bitwie nad Berezyną. Opiekę i schronienie znalazł w Polsce. Rany leczył i dochodził do siebie w kresowym dworze hrabiów Plateru. Pobyt w Polsce okazał się owocny i zaważył na dalszych losach Piotra. Zakochał się i założył rodzinę z Antoniną Pawłowską. Małżonkowie zamieszkali w Warszawie i doczekali się czworga dzieci, dwóch synów i dwóch córek. W 1850 roku jeden z synów Piotra i Antoniny, magister farmacji Aleksander Bichateau, nabył w Hrubieszowie aptekę wraz z zabytkowym dworem, w którym się mieściła. Zamieszkał we dworze wraz z żoną Leokadią z Rosochackich. Dali oni początek tej części rodziny, której reprezentację w osobach pana Piotra i pani Katarzyny Bichateau gościmy dziś w muzeum. Drugi z synów pierwszych właścicieli dworku, w którym się znajdujemy, Wiktor, ożeniony z Karoliną z Lesińskich, zamieszkał w Chełmskiem i dochował się siedmiorga dzieci, z których jednym był Piotr, ożeniony z Konstancją Garczyńską, z którą miał czworo dzieci. Edwarda, Halinę, Stefana i Jadwigę. Halinę widzimy na tym portrecie. Urodzona w 1906 roku Halina Bichateau poślubiła Ludwika Białkowskiego, konstruktora lotniczego, który po II wojnie światowej wyemigrował do USA, a następnie do Kanady. Warto wspomnieć, że podczas II wojny światowej służył jako pilot w bombowym dywizjonie 300. Halina i Ludwik mieli troje dzieci – Andrzeja, Wojciecha i Barbarę. W tym miejscu ukłon do pani Kasi Robins, która jest córką właśnie pani Barbary, a zatem wnuczką pani Haliny Białkowskiej. No i w tym miejscu powróćmy do rodzinnego zjazdu. Głównym celem wizyty było wypełnienie ostatniej woli i złożenie do grobu na cmentarzu w Uchaniach prochów zmarłego w ubiegłym roku w Kanadzie Andrzeja Białkowskiego, syna Haliny Białkowskiej z domu Bichateau, siostry Stefana Bichateau, słynnego wynalazcy unikatowych, opatentowanych architektonicznych systemów konstrukcyjnych. Jego portret wisi tutaj w holu w galerii znanych postaci związanych z Hrubieszowem i regionem. Przy okazji
Było to pierwsze tak duże spotkanie rodzinne, a dla wielu jego uczestników możliwość zobaczenia regionu, z którym związane są przecież ich korzenie. Dla nas, tu w muzeum, to spotkanie miało ogromne znaczenie również z innego względu. W trakcie odwiedzin w Hrubieszowskim Muzeum syn Andrzeja Białkowskiego, Sebastian, w sposób absolutnie niespodziewany, przekazał nam do zbiorów portret swojego ojca, gdy ten miał 10 lat. W pierwszych dniach kwietnia tego roku, czyli niespełna miesiąc po tym rodzinnym zjeździe, otrzymaliśmy informację z Ontario w Kanadzie, że wyruszyła stamtąd przesyłka do naszego muzeum, która po pokonaniu ponad 7 tysięcy kilometrów bezpiecznie dotarła do naszej siedziby. Zresztą świetnie zabezpieczona przesyłka. Powinno się z tego zrobić jakiś instruktaż, jak pakować przesyłki wysyłane naprawdę na tak duże trasy. Nasze zbiory wzbogaciły się zatem o kolejny obraz autorstwa Pawła Gajewskiego. Proszę Państwa, liczący obecnie 82 lata brat Andrzeja, a drugi syn Haliny Białkowskiej, pan Wojciech, był wśród uczestników wielkiego rodzinnego zjazdu. Po powrocie do domu podjął decyzję o przekazaniu muzeum portretu, na którym widnieje on sam. Oba prezentowane premierowo podczas tegorocznej edycji Nocy Muzeów obrazy zostały namalowane, tak jak już wspomniałam, przez Pawła Gajewskiego w 1942 roku w dworku we Władzinie, dziś Bokinia, gmina Uchanie. Portret trzeciego z rodzeństwa, siostry Barbary, niestety nie zachował się do dzisiejszych czasów. Skradziony został przez funkcjonariuszy NKWD w 1944 roku. Podzielił zresztą los wielu różnych obrazów Pawła Gajewskiego, które zostały zniszczone bądź rozkradzione, zaginęły w trakcie II wojny światowej. Portret Haliny Białkowskiej, matki tych trojga dzieci, o których przed chwilką wspominałam, muzeum kupiło bezpośrednio od pani Marii di Chateau w 1976 roku. I proszę Państwa, piękne to było dla nas odczucie, kiedy pierwsze przymiarki wręcz wykonywaliśmy tutaj tych obrazów, bo przede wszystkim dotarło do nas, tutaj zresztą mamy piękną fotografię też ze zbiorów pana Wojciecha Białkowskiego, że te postaci z tej fotografii, no nie wszystkie niestety, ale jednak, wreszcie też się tu połączyły niejako na tej galerii, co jest dla nas niezwykle cenne. I chciałam, żebyście zapamiętali też Państwo to, że to jest dla nas wiele różnych historii. To jest też piękne, ponieważ mamy tu historię rodziny. Rodziny di Chateau, bez której, myślę, trudno opowiadać dzieje miasta i naszego regionu. Ich nazwisko zawsze w jakimś momencie się gdzieś nam przewinie, bo tworzyli dzieje tego miasta i tego właśnie regionu przez wiele dekad i brali aktywny udział tutaj w życiu społecznym, w różnych jego aspektach. Więc nie da się pominąć tej rodziny, mówiąc o historii tego miasta i tego regionu. To też robimy tutaj w muzeum regularnie, oprowadzając wycieczki. Ale to, co nas tu gromadzi, to też historia malarza. I to fascynująca historia Pawła Gajewskiego, który urodził się w 1889 roku w miejscowości Drogojówka, a dostał dostęp do nauki, jaki właściwie był w tamtym czasie dla takiego przeciętnego mieszkańca tego regionu niedostępny. Kształcił się w szkołach najlepszych w swoim czasie, we Lwowie, w Krakowie. Następnie wyjeżdżał, praktycznie podróżował po całym świecie, zdobywając wiedzę w bardzo różnych też kierunkach, nie tylko w malarstwie. Co piękne, kiedy już jako wykształcony człowiek o dużej renomie i naprawdę ugruntowanej pozycji powrócił w te strony w okresie międzywojennym, to tak jakby spłacił swój dług wobec tego miejsca, którego wykształciło, wychowało, a dużo zawdzięczał tym okolicom, ponieważ zakładał ze swoim bratem Szczepanem Gajewskim szkoły tkackie, w których uczył dziewczęta tutaj z naszego regionu, tej trudnej, ale też pięknej sztuki właśnie tkackiej. Uczył też ceramiki, uczył też snycerki, więc to jest piękna sprawa. Na to, że on się wyedukował i wyjechał, zrobił karierę, złożyli się między innymi tak fizycznie, zwyczajnie różni ludzie, bogaci, majętni z naszego regionu. On też praktykował u samego Szymona Zina, dziadka profesora Wiktora Zina, więc to, o czym mówiłam, to spłacenie długu jest wyjątkowo ważne, bo powrócił w te strony, żeby coś dla tych ludzi tutaj zrobić. Ale to też historia bardzo trudna, II wojny światowej.
Wspomniałam Państwu o datach, w których powstały te obrazy, podobnie jak portret Marii di Chateau tutaj za nami. To są obrazy, które powstały właśnie w tych trudnych, burzliwych czasach II wojny światowej. I teraz trudno mi powiedzieć, chyba że Państwo doprecyzujecie tę historię, zapewne Paweł Gajewski jako malarz już o ugruntowanej pozycji i znanym nazwisku został rodzinie polecony jako osoba, która robi dobre portrety, bo tych portretów dla rodziny stworzył wiele, jakaś część z nich też pozostaje w rękach rodziny. I to też była forma wsparcia i pomocy dla artysty, który w okresie II wojny światowej po bardzo ciężkich przeżyciach, między innymi po tym, jak był więziony w obozie koncentracyjnym, potrzebował jakiegoś wsparcia. Więc zobaczcie Państwo, to też była dla niego pewna bardzo dobra możliwość i okazja. I kolejna historia związana z tym, co nas dzisiaj tutaj gromadzi, to zaufanie, zwykłe takie ludzkie zaufanie na przykład do naszego muzeum. Ja myślę, że ta wizyta, która tu się odbyła, słyszeliśmy, zresztą tu pracownicy mogą potwierdzić osobiście, jak po tym, jak dyrektor oprowadził całą reprezentację po naszym budynku, po wystawach, dostał gromkie oklaski. One też były pewnie efektem tego przekazania obrazu również. Natomiast myślę, że to, że zrobił dobre wrażenie jako gospodarz tego obiektu i to, co pokazaliśmy, jak dbamy o te zbiory, o historię, co robimy, choćby dziś w Noc Muzeów dla Państwa, widząc tak wielu mieszkańców, którzy często na wejściu się przyznają, że są pierwszy raz, choć mieszkają tutaj od zawsze, to widzimy sens tej pracy. I fajnie, że ludzie, którzy mają się czym podzielić, wiecie, mnie się to wydaje, jeżeli się tak wczuć po ludzku w to, dość trudne, żeby coś z własnych archiwów rodzinnych, coś tak cennego, obdarzonego sentymentem, tak po prostu chcieć przekazać. Więc to jest rzecz, myślę, kwestia wielkiego zaufania, dla nas niezwykle cenna i liczymy, że tego zaufania nie zawiedziemy, bo robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to, co tutaj trafia, dostało jak najlepszą opiekę i też, żeby te opowieści o tym, co tutaj się dzieje, co tu pokazujemy, krążyły wśród mieszkańców. Więc dzisiaj tylu z Was, ilu Was jest, tę wiedzę, którą postarałam się w skromnym przekazie tutaj Państwu ofiarować, wychodząc stąd, dzielcie się nią z innymi, zapraszajcie tutaj do muzeum, bo te obrazy, które tu widzimy, zostają już na galerii na stałe. Jedyna sposobność, przy jakiej ewentualnie je zdejmiemy, to będzie konserwacja, jeśli taką uda się nam wreszcie wystarać, a to też są kwestie dość trudne, ale trzymajcie Państwo kciuki, będziemy robić wszystko, co w naszej mocy. Tak jak wspomniałam, ja jestem do Państwa dyspozycji do końca tej nocy, nie tylko jakby w oparciu o te obrazy, ale porozmawiam bardzo chętnie o każdym innym, wszystko co wokół Gajewskiego, chętnie też od Państwa jakieś informacje przyjmę, jeżeli takie macie. I co, z mojej strony to w zasadzie tyle. Czekam na dalszy rozwój sytuacji. To ja jeszcze dopowiem takie kwestie emocjonalne też dla mnie, może też trochę nawet i techniczne, bo pan Piotr wprost mi powiedział już po wizycie rodziny di Chateau, że Sebastian, syn, który właśnie zdecydował się na przekazanie portretu ojca, przywiózł ten portret z Kanady, ale nie był wcale pewny, że on go zostawi tutaj. On po prostu najpierw wszedł do muzeum, obejrzał sobie całą przestrzeń, porozmawialiśmy ileś tam czasu i dopiero później, kiedy mieliśmy się już żegnać, dziękować za wizytę, pan Sebastian wyszedł nagle z muzeum, pobiegł do autobusu, który gdzieś tam się zaparkował, nie wiadomo gdzie, musiał go znaleźć w miejscu, chyba za Hadekiem albo w innym miejscu. Nie zagadywali, bo coś jeszcze miało być na rzeczy, prawda? Pani Kasia chyba właśnie coś mówiła, że coś jeszcze, żebyśmy się jeszcze spotkali w tym jednym miejscu, że chcemy podziękować panu dyrektorowi. No okej, no to czekamy. I potem właśnie widzę, że pan Sebastian wbiega tutaj z zawiniątkiem jakimś, a mi wtedy zaczęło bić szybciej, myślał, o kurczę, coś się zaraz będzie działo i faktycznie pan Sebastian po chwili pokazał ten obraz, ja już wiedziałem, z czym mamy do czynienia, to jak łamał mi się wtedy głos, to Państwo doskonale pamiętają, też chyba wtedy to było nagrywane, ale dobrze pamiętam, tak, nawet niekoniecznie to dobrze wtedy wyszło, bo oczywiście emocje były z mojej strony bardzo, bardzo duże, ale faktycznie ten gest pana Sebastiana, który przekazał w depozyt, bo to też żeby miało jasność, na razie depozyt bezterminowy, co będzie w przyszłości, czas pokaże, ale póki co my się opiekujemy właśnie portretem Andrzeja Białkowskiego tak długo, jak to będzie oczywiście możliwe. I wtedy już mieliśmy, kurczę, święto, a jak kilka tygodni później pan Piotr powiedział mi chyba, nie wiem, czy to przez telefon, czy drogą mailową, że będzie kontakt od Wojciecha Białkowskiego w pewnej sprawie. A ja mówię, o kurczę, będzie kolejny kontakt kogoś z rodziny Białkowskiej. Tak, poprosił o maila do ciebie. Dokładnie, tak to właśnie było, że miał się pojawić jakiś mail w jakiejś sprawie. No i
faktycznie chyba tego samego dnia czy kolejnego dostałem maila pod tytułem kolejny Gajewski w Muzeum w Wierzchowie. To już nawet nie musiałem dalej czytać, bo wiedziałem już, że coś tam będzie wyjątkowego się troszeczkę wydarzy. I faktycznie dosłownie kilka dni później dogadaliśmy wszystkie szczegóły i to, o czym wspomniała pani Dorota przed momentem, a propos tego pakowania obrazów trasy przez ocean, to właśnie pan Wojciech Białkowski przygotował paczkę zgodnie z naszymi wytycznymi, tak żeby ona bezpiecznie pokonała 7000 km przez kilka takich hubów transportowych na całym świecie i w idealnym stanie dotarła do Chrubieszowa. Ja się śmieję, że chyba szybciej dotarła ta paczka z Ontario do Chrubieszowa niż list z Chrubieszowa do Gdańska w tym momencie wyszedł pocztą polską. Z całym szacunkiem oczywiście, bo trwało to 5 dni. 5 dni nim obraz dotarł do naszego miasta, więc tutaj przede wszystkim chylę czoła dla Państwa za to, że ten wyjazd zorganizowaliście, za to, że my jako muzeum mieliśmy okazję poznać członków rodziny Dziesza. To cieszę się niezmiernie z obecności pani Kasi Robins, która jest częścią przecież tej rodziny. Ubolewamy nad tym, że portret tej matki został gdzieś rozkradziony, zagubiony w okresie II wojny światowej, jak właśnie pani Kasia przedtem mówiła, że nikt nawet nie wie, jak on wyglądał, nie ma żadnego zdjęcia. Po prostu wiadomo, że on był, ale nikt nie jest w stanie powiedzieć dokładnie, jak on wyglądał, więc tutaj no, trzymamy kciuki, może gdzieś kiedyś przypadkiem ten obraz również ujrzy światło dzienne i tutaj tą rodzinę byśmy połączyli jeszcze z panią Barbarą, z małą pani Kasi Robins. Więc tutaj dziękuję wam, dziękuję pani Kasie Robins i faktycznie, jeżeli by pan Piotr, czy byście państwo chcieli coś od siebie na temat i wizyty, i tego, co się dzieje w naszym muzeum pod względem twórczości Pawła Gajewskiego i przede wszystkim no, naszej próby informowania o tym, jak ważną rolę rodzina Dziesza to odgrywała w przypadku naszego miasta i regionu, to będziemy. Nie wiedziałem, że kiedykolwiek w życiu powiem to zdanie szczerze. Nie chcę, ale muszę. Bo tak naprawdę inicjatorką tego wszystkiego była Kasia Robins, która była w muzeum wcześniej, kiedy było otwarcie nowej siedziby, biblioteki i tak dalej. I odwiedziliśmy muzeum. I Kasia była pod takim wrażeniem i muzeum, i pracowników, i pana dyrektora, nie ukrywam, że zaczęła pracować nad Sebastianem. I takie są, taki jest prapoczątek. Mhm. Bo wiedziała, że Sebastian ma portret swojego taty, który raz wisi, raz nie wisi. Tak, takie mieszane trochę uczucia. W związku z tym zaczęła namawiać Sebastiana, że skoro ten obraz nie wisi, to może niech ojciec wisi. Tu to jest najlepsze miejsce dla portretów Gajewskiego i dla jego ojca, właśnie muzeum w Chrubieszowie. I Sebastian się nie mógł zdecydować i my nie wiedzieliśmy do ostatniej chwili, czy ten obraz przyjechał. Sebastian wylądował w Warszawie i my go zapytaliśmy na lotnisku, masz obraz? Mam. Darujesz go? Nie wiem. Okej, to jest jego decyzja, jego ojciec, jego spuścizna. I kiedy przyjechaliśmy tutaj, już nie będę opowiadał o tym zjeździe, który jest absolutnie dla nas czymś nieprawdopodobnym, kiedy przyjechaliśmy tutaj i oprowadzeni przez pana dyrektora po muzeum, właśnie dokładnie tak, jak pani powiedziała, tak to wyglądało. Autokar stał tutaj koło Domu Kultury i Sebastian chodził, wszyscy byli absolutnie zachwyceni i nagle Sebastian podjął decyzję, że tak, to jest najlepsze miejsce i najlepsi opiekunowie dla portretu jego ojca, więc polecieliśmy do autokaru, kierowcy nie było, wydzwoniliśmy go, gdzieś tam był w domu, okazuje się, i w ostatniej chwili tu prosiliśmy, przytrzymajcie dyrektora, przytrzymajcie, bo mamy obraz, a tak naprawdę tylko cztery osoby wiedziały, że ten obraz jest w torbie Sebastiana. Sam Sebastian, Kasia i ja z moją żoną Kasią. Także nikt inny, nawet z rodziny, nie wiedział, że coś takiego się wydarzy, a się wydarzyło. I nagle Sebastian na koniec tego spotkania wręczył obraz i no, ta podłoga była wilgotna. Także dziękujemy. Dziękuję też, bardzo też, za też wszystko. Wszystkim osobom związanym. To była przyczyna. It's fantastic to have you here and thank you very much for your help and making Sebastian bring this. I didn't training. Make him, I just suggested. It was the best suggestion. Yes. Mm-hmm. It is the best place for them, and I mean, the happiness of that trip was so, the whole trip was so wonderful, and to finish with that
was very emotional for everybody. It was very emotional as well for us. So be sure that you are always very welcome here in the Chateau Manor all the time. I'm back in July. I know that. So we are looking forward to have you here once again in July. Otoczy właśnie stoja Pani Kasia, bo my teraz przygotowujemy w ramach projektu wystawę na temat Stefana Di Chateau i jego twórczości artystycznej. I 14 lipca będziemy tę wystawę otwierać w naszym muzeum i wtedy też Pani Kasia robi specjalnie z Wysp Brytyjskich do nas przyjedzie. Dodam, że Kasia jest córką krzestną stryja Stefana, architekta, który jest tak zasłużony dla tych rejonów. Więc tak naprawdę jedną z najbliższych żyjących obecnie mu osób w życiu. Czyli zasłużyła na kartę stałego gościa muzeum. Najlepiej z nas wszystkich. Także dziękuję bardzo. My dziękujemy. Nie, może ktoś z Państwa ma jakieś pytania, to oczywiście jest okazja, bo sama historia rodziny Di Chateau jest prawdopodobna. Słówko tylko przypomnienia, jeżeli będziecie Państwo sobie patrzyli na fotografie i osoby, które znajdujemy tu na portretach, to warto sobie uświadomić, że wiecie, fotografia jest wykonywana w momencie, w chwili. To jest właściwie tylko ta migawka, prawda, kiedy mamy te miny, twarze i tak dalej. Natomiast tutaj Gajewski zazwyczaj malował z natury, a zwróćcie uwagę, że no, namalowanie jeszcze takiego chłopca, ale już takiego dzieciątka na żywo musiało być niezwykle trudne, bo one musiały być ruchliwe, wiercić się i kręcić, więc tu mamy coś więcej niż utrwalenie jednej chwili, jednego momentu. W portrecie zawsze mamy zaklęte coś więcej, pokazaną jakąś indywidualność, pokazaną jakąś historię, pewną opowieść, więc nie doszukujcie się tego, czy te postaci ze zdjęcia i te z obrazów to są takie jeden do jednego, bo one nie będą idealnie takie same. Obraz powstaje w znacznie inny sposób niż fotografia, pewnie dlatego dla mnie bardzo często jest dużo ciekawszy, bardziej interesujący, więc zachęcam, przyglądajcie się obrazom z bliska, z daleka, zadawajcie im i sobie pytania, również mnie, bo będę do Waszej dyspozycji. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Mogę jeszcze słowo, bo teraz sobie przypomniałem, tutaj przyjeżdżałem jako dziecko, tu mieszkała moja babcia, Myszka właśnie na tym portrecie, w tamtej sali, tak. I ja tu spędzałem wakacje jakieś swoje pierwsze w życiu i tutaj dole była biblioteka, między innymi inne rzeczy, a mieszkalna część nasza była na górze. Żeby wejść na górę, trzeba było wejść po tych schodach, które były niedoświetlone, były ciemne i na zakręcie wisiał olbrzymi obraz. I tam było ciemno i był olbrzymi obraz, dwie postacie, których się strasznie bałem i miałem jako 3-4-latek duży problem, żeby przejść obok tego. Udawało się wejść na górę. Na tym portrecie autorstwa, nie jestem niespodzianką Pawła Gajewskiego, był mój ojciec i jego brat. Do dzisiaj nie wyobrażam sobie życia bez tego obrazu. Tylko tyle. Piękne. Dziękuję. Fajnie dowiedzieć. Wiem, że Państwo przyjechali. Zdecydowanie. Dali świętować. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. O godzinie 20 kolejny punkt programu wernisaż wystawy Ukraina przed wiekami. Też troszeczkę tam mamy czasu. O, to za 25 minut, więc śmiało przykontemplować obrazy i pozostałą część muzeum i wtedy kolejny punkt programu będziemy z Państwem rozpoczynać. A teraz ja mam jeszcze taką prywatną prośbę, żebyśmy sobie zrobili zdjęcie. Let's make a photo of this painting. Dziękujemy Państwu. Documentation of your group. A mogę też prosić moich. Tak więc pierwszy bardzo ważny punkt programu już mamy za sobą. Reporterzy w akcji uwieczniają gości. Ale oczywiście bohaterami najważniejszymi są tutaj osoby uwidocznione na portretach namalowanych przez Pawła Gajewskiego. Bardzo proszę pana sekretarza powiatu Hrubieszowskiego o parę słów wrażeń z dzisiejszego spotkania w
muzeum? No jestem pod wrażeniem i cieszę się, że nasze muzeum uczestniczy w Nocy Muzeów, że są nowe zjawiska, że są nowe obrazy, nowi goście. No to wszystko jest jakąś wartością dla naszego powiatu. No, nasze muzeum jest taką naszą wizytówką. No i mogę tylko wyrazić zadowolenie, że dzieją się takie wspaniałe rzeczy. No przyjeżdżają goście z zagranicy, także to jest promocja naszego powiatu. No też są pod wrażeniem, widać, że to co mówią, że to ich niesamowicie właśnie tutaj inspiruje, że im się podoba, że są pod wrażeniem na przekazywanie obrazów, z którą rodzina, są szczególne osoby, członkowie rodziny są jakoś bardzo emocjonalnie związane, no to jest naprawdę taki akt takiego jakby podziwu no nie wiem jak to nazwać, no po prostu naprawdę dużego kalibru takie wydarzenie. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję. Nasze młode reporterki również włączyły się w przedsięwzięcia proponowane przez nasze muzeum. Co ciekawego robicie? Dostałyśmy krzyżówkę. Musimy przejść przez muzeum, szukając znaczków z logiem muzeum i wpisać dane zabytki do krzyżówki. Czyli na razie jesteście na początku drogi, tak? Tak, jesteśmy teraz na początku. Jeszcze jest pusta, ale już niedługo. No to życzę powodzenia. Co więcej, ta wystawa w ogóle miała postać raz, nigdy więcej nie jeździć, a jeździ od lat wielu. Była chyba w kilkunastu placówkach muzealnych w tym momencie już prezentowana i chyba po nas jeszcze kilka muzeum w kolejce już się ustawiło, bo są naprawdę po prostu wyjątkowe rzeczy. A ja tylko dopowiem, że jak się moi przyjaciele, koledzy z muzeów ukraińskich dowiedzieli o tym, że ta wystawa będzie prezentowana u nas, to oczywiście ci, którzy będą mogli opuścić Ukrainę w ciągu najbliższych tam kilku miesięcy, to przyjeżdżają do nas w ramach wizyty muzealnej. Po prostu wiedzieli, że ta wystawa i te zabytki u nas będą i ta współpraca też zdecydowanie z kolegami ukraińskimi będzie się układała. A propos współpracy, to nie jest pierwszy raz, kiedy myśmy jako Muzeum Hrubieszowskie coś wypożyczali z Muzeum Archeologicznego w Krakowie. To było chyba przy okazji wystawy, może nie trojańskiej, ale chyba tej na temat Srebrnego Konia wiele, wiele lat temu. Teraz jest kolejna okazja i już po tych kilku dniach, kiedy pan Radek jest z nami w Hrubieszowie, który pomagał nam tą wystawę tutaj na miejscu przygotowywać, układać zabytki, już się dogadaliśmy, że ta współpraca musi być na szerszą skalę rozkręcona. I nie będę odkrywał wszystkich kart, za chwileczkę pan Radek pewnie odkryje te karty, więc już coś mu zostawię do jakiejś tajemnicy do zdradzenia, ale kilka fajnych pomysłów już się w naszych archeologicznych, muzealnych głowach zrodziło i wierzę, że za dosłownie kilka tygodni coś fajnego znowu się będzie w Hrubieszowie i nie tylko w Hrubieszowie działo. Ja dziękuję, że Państwo oczywiście skorzystali z naszego zaproszenia, dziękuję, że Państwo są tutaj dzisiaj z nami. Ta wystawa dzisiaj otwarta będzie prezentowana do końca sierpnia, więc jeżeli ona urzecze Was, jeżeli zwrócicie na nią jakąś szczególną uwagę, to promujcie ją po prostu, bo fajnie, żeby ta wystawa, skoro już przyjechała do Hrubieszowa i pewnie nigdy więcej nie przyjedzie do Hrubieszowa, żeby została przez jak największą ilość osób obejrzona, bo są to rzeczy po prostu szalenie ciekawe. A teraz, panie Radku, czemu ta wystawa w ogóle powstała? Ab owo. Ja jestem spod Częstochowy, z Myszkowa pod Częstochową. Pierwszego Ukraińca zobaczyłem, gdy miałem, nie wiem, 24 lata może, bo to nie był czas jeszcze, kiedy Ukraińcy i Polacy bardzo blisko się kontaktowali. I chciałem pisać pracę magisterską o, ja krótko będę mówił, ale o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, bo to mój rodzinny region, ale mój promotor, profesor Parczewski, znana postać, zwłaszcza tym, którzy lubią Słowian, archeologię Słowian, powiedział, panie Radku, napisałby pan coś o Ukrainie. No, trudno się nie zgodzić, więc napisałem pracę magisterską o Ukrainie, bardzo dobrą zresztą, bardzo. Najlepsza praca była o grodziskach. Do tej pory jest najlepszą pracą na temat ukraińskich grodzisk, jaka powstała. Dziękuję. Może mogą Państwo klaskać. No a potem dostałem pracę w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, co mnie cieszy bardzo, w którym są ogromne zbiory ukraińskie. No i poszerzyłem sobie krąg zainteresowań z średniowiecza ukraińskiego na całą archeologię Ukrainy.
I zrobiłem te wystawy do Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Może Państwo widzą, a może tego nie widać. Te plansze były zrobione do naszych stelaży muzealnych i one przez rok, był taki plan, że ta wystawa będzie w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, zabytki będą w gablotach, plansze będą w stelażach, zostanie spakowana, zabytki pójdą do magazynu. No ale przyjechał kolega z Wrocławia i powiedział, że on wziąłby. Kolega plastyk starannie przyczepiał uchwyty do tyłu tablic, bo one, no, stelaży nie pożyczaliśmy. Część tych uchwytów się pourywała, w związku z tym widać, że tablice pospadały w pewnym momencie, no ale wystawa ruszyła w Polskę i było już wszędzie właśnie zawieszane na różne sposoby. Uchwyty w każdym muzeum są doklejane nowe, no ale cóż, tak to bywa. Byłem już wszędzie z wystawą, od Wrocławia po właśnie Tomaszów Lubelski i Chełm. Ostatnio była w Brodnicy, teraz jest w Kubieszowie. Bardzo dziękuję za zaproszenie prężnemu młodemu dyrektorowi tej pięknej placówki i kolegom, którzy pomagali mi to urządzać. Świetni pracownicy, zazdroszczę. Znaczy, tak. A co ja chciałem powiedzieć? No właśnie. Cel był taki, żeby pokazać to, co mamy w polskich zbiorach o Ukrainie Polakom. No i myślę, że zrealizowałem ten cel w dużym stopniu. To jest 20 któreś otwarcie. I nigdy nie zawsze bredzę przy otwarciu, więc proszę wybaczyć. Dobrze. Znaczy, czy ja odpowiedziałem na pytanie, bo nie pamiętam. Ja jeszcze dopowiem jedno pytanie, tylko jeszcze chciałem Państwu jedną rzecz w zasadzie wyjaśnić, bo wydaje się, że praca muzealnika to jest taka praca, a siedzi się na stołeczku w swoim gabinecie, czasem jakąś wystawę czy publikację się przygotuje, a kolega Radek jest przykładem tego, że on połowę swojej kariery muzealnej po prostu jest takim podróżnikiem po Polsce i jeździ z wystawą, otwiera ją wielokrotnie, montuje ją wielokrotnie, więc jest to praca ciekawa również, bo się poznaje mnóstwo nowych miejsc, mnóstwo nowych osób i różne sposoby pracy w różnych muzeach. To właśnie o czym tu jest dobry sposób. Kolega Radek, ja dziękuję bardzo pracownikom, którzy no, w trybie ekspresowym tą wystawę zmontowali do tego stopnia, że nawet nie bardzo było wiadomo, co przez kolejne dni robić. Po prostu patrzyliśmy, jak plansze wiszą, no dobra, do soboty jakoś wytrzymamy do tego otwarcia, ale wystawa była gotowa praktycznie po półtora dnia montażu i tylko można było czekać na ten wyjątkowy dzisiejszy wieczór. Drodzy Państwo, ja miałem pytanie do kolegi Radka. Na które zabytki sposób szczególnie trzeba byłoby zwrócić uwagę? Co jest takiego wyjątkowego w tej wystawie, czego nie ma na pewno na terenie naszego kraju, albo wschodniej Polski? To zaraz, przerwałeś mi, ja skończę jeszcze. W związku z tym, że w Muzeum Archeologicznym w Krakowie mamy bardzo dużo zabytków z Ukrainy, mam nadzieję, że mój dyrektor zgodzi się na współpracę z dyrektorem Bartkiem w zakresie wypełnienia Muzeum w Masłomęczu zabytkami właśnie ukraińskimi, gockimi. Sam oglądałem swoje zbiory, przynajmniej kilkanaście gockich garnków. Liczę na to, że przyjadę z nimi tutaj, albo Bartek przyjdzie do Krakowa i mnie zabierze. No ale to mój dyrektor musi się zgodzić. Tak, co jeszcze? A tak, dobrze, odpowiadam na pytanie drugie. Drodzy Państwo, materiały tutejsze, tutaj prezentowane są bardzo ciekawe, ale szczególnie istotna jest kultura trypolska. Właśnie, ja się nie będę rozgadywał, bo jest 14 tablic, proszę czytać. Szczególnie istotna jest kultura trypolska, to jest jedna z najwspanialszych kultur neolitycznych Europy, w ogóle Europy. Kwitło na Ukrainie w piątym tysiącleciu przed naszą erą, w czasie, gdy na zachodzie Europy no, biegały dzikie ludy, takie, nie robili takich ładnych garnków. Kultura rozwijała się na Bałkanach. To jest takie dość nietypowe, bo Bałkany są dzisiaj dość dzikie. No, tak podobnie jak Ukraina trochę, więc w neolicie to Bałkany i Ukraina były tymi cywilizacyjnymi pępkami, dwoma pępkami Europy i świata właściwie, więc proszę poczytać sobie i pooglądać kulturę trypolską, świetne rzeczy. I jeszcze w sąsiednim pomieszczeniu mamy sporo zabytków, taka szara ceramika kultury lipickiej. Wyobraźcie sobie Państwo, że w XIX wieku archeolog z Krakowa, archeolog, antropolog Izydor Kopernicki badał cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich sprzed około 2000 lat. I znalazł tam rzeczy tak nietypowe, że to cmentarzysko dało nazwę nowej kulturze. Cmentarzysko było w Lipicy Górnej, kultura w związku z tym nazywa się kulturą lipicką. Proszę sobie wyobrazić, że to był
że pochowani na tym cmentarzysku byli ludzie, którzy przyszli właśnie z Zakarpaty na Ukrainę, gdzieś z Bałkanów, z Rumunii, Dakowie. O Dakach to już nikt nie pamięta, ale taki lud kiedyś istniał w Europie i był bardzo cywilizowany. Ślady zobaczymy, można zobaczyć w sąsiednim pomieszczeniu. Nie wiem, czy Państwo złapią dowcip, ale za czasów Nikolaja Czałczesku był taki, no właśnie, krążył dowcip, jak to on odwiedza Transylwanię, dzieci witają go z goździkami, on podnosi jedno dziecko i mówi: witaj potomku wielkich Daków, jak masz na imię. Otilla, ale to chodzi o mniejszość węgierską, więc nie wiem, czy łapiecie, nieważne. W każdym razie Dakowie robili piękną ceramikę, obejrzyjcie sobie. Drodzy Państwo, oczywiście, żeby było z szacunkiem, co jest dużo zabytków ruskich. Tutaj nie ma Ukraińców, ale raczej z tego, co zauważyłem, ale gdyby byli Ukraińcy, to powinni iść do pierwszej sali oglądać dewocjonalia z czasów świętego Włodzimierza Wielkiego, równego apostołom, jak to się mówi w cerkwi prawosławnej czy grekokatolickiej. Na krzyżyki z pierwszej sali spoglądały oczy księcia Włodzimierza, bo no właśnie pochodzą one z czasów, kiedy chrzcił się, kiedy książę i Ruś, zwłaszcza elity ruskie, się chrzciły. Co jeszcze? Zabytków jest dużo. Ja jestem przez najbliższe godziny do Państwa dyspozycji. Proszę pytać. Tak. Gdzie to zostało wykopane? To jest akurat wykopane w Wilczu Złotym. To jest w obwodzie tarnopolskim obecnym. Tak, za Dniestrem. Jeszcze jedno. Jechałem 7 godzin z Brodnicy. To taka ciekawostka zdrowotna. Drzwi samochodu nie były szczelne, w związku z tym mi wiało, w związku z tym ja dzisiaj pierwszy dzień jestem przytomniejszy, przez kilka dni byłem chory. Tak, to tak dla wytłumaczenia i żeby było dziwniej. Drodzy Państwo, tak jak wspomniałem, tutaj jest część zabytków, które spokojnie mogłyby znaleźć się w naszej ziemi, a tu też dlatego chciałem zaprosić wiele osób, które wiem, że interesuje się archeologią do tego stopnia, że zdobywają różnego rodzaju pozwolenia konserwatorskie i po różnych ciekawych miejscach naszego regionu z wykrywaczem nie tylko spacerują. Jest tu wiele rzeczy, które spokojnie mogą się przydarzyć w naszej ziemi. Nie zawsze one są oczywiste, kiedy na nie patrzymy, ale przyjrzyjcie się dzisiaj tym eksponatom, bo one też mogą pojawić się w lubieszowskiej ziemi któregokolwiek dnia, kiedy będziecie swoją pasję gdzieś tam realizowali. Tak jak wspomniałem, wystawa będzie prezentowana do końca sierpnia. My specjalnie przygotujemy pod kątem tej ekspozycji zwiedzanie dla grup zorganizowanych, tak żeby opowiedzieć i o bogactwie archeologii ukraińskiej, i o bogactwie archeologii wschodniej Polski, i o tym, jak one się różnią, czym się różnią, co je łączy, i naprawdę będzie to ciekawa historia, bo tak naprawdę takich też smaczków z czasów XIX-wiecznych czy początku XX wieku, jak postrzegano na przykład te naczynia. Archeolodzy patrzyli na te gary, mówiąc brzydko, powiedzieli: no nie ma możliwości, żeby tak piękne naczynia były w epoce kamienia. I po prostu nawet wykluczali możliwość łączenia narzędzi kamiennych z naczyniami tej urody i takiej ornamentyki. Po prostu udawali, że to jest jeszcze coś, co będzie musiało czekać na wyjaśnienie, ale wykluczali prawie, że na samym początku opcję, że to jest tak stare. Musiało minąć ileś pokoleń wiedzy archeologicznej, żeby ktoś zrozumiał: okej, tu było kiedyś centrum cywilizacyjne świata ówczesnego i takie gary mogą występować obok zabytków krzemiennych, kamiennych. Mało tego, Państwo doskonale widzą, że Gródek koło Chłubieszowa jest jednym z najważniejszych centrów archeologicznych naszego regionu. I my dzisiaj mamy z Gródka takie fragmenty tych gar. Cieszymy się wtedy jak dzieci. Mówię: o, znalazłem kawałek tery polskiej, to po prostu myśmy wokół niego robili oddzielną historię, pewnie stawiali gablotkę na środku sali, oświetlali jednym reflektorem i cieszyli się jak ze złotego eksponatu. Bo są takie u nas rzeczy, ale po prostu trafiały nie jako całe gary, tylko być może właśnie na zasadzie wymiany handlowej z tym pępkiem, o którym właśnie kolega Radek wspomniał, cywilizacyjnym Europy Neolitycznej. Więc owszem, są takie rzeczy u nas, ale trzeba byłoby naprawdę sporo szczęścia mieć, żeby taki garnek trafić. Ale oczywiście liczę też na Państwa, bo ja wiem, że mnóstwo informacji do naszego muzeum trafia dzięki Państwa spostrzegawczości, dzięki Waszym budowom domów jednorodzinnych, oczyszczalniom ścieków, czy jeszcze jakichś innych prac ziemnych na polach dookoła Chrubieszowa. Jeżeli ktoś z Państwa trafi na taki gar, to nie będzie doniczka XIX-wieczna, tylko to będzie gar, który ma 6000 lat i trzeba od razu, najlepiej na kogutach z policją do mnie przyjeżdżać, że coś takiego się trafiło, bo to jest po prostu miejsce, które będzie musieli na poczekaniu na gorąco przepadać, bo takie informacje po prostu nie mogą przepadać. Jak ktoś z Państwa miał pomysł, do czego służyły takie naczynia podwójne, to też oczywiście jesteśmy z Koladą Radkiem otwarci na pomysł. Nie wiem. Wieprzniczka i solniczka. Tak mi przyszło do głowy.
fajny pomysł, ale chyba będziemy szukać dalej, nie? Nie. Będziemy szukać dalej. Z pieprzem był problem wtedy. Z solą dokładnie nie jest na pewno, ale solą mniej. Także zachęcamy Państwa oczywiście do zadawania pytań. Tutaj kolega Radek jest do Waszej dyspozycji, bo tutaj jest kilka rzeczy, które mogą być zagadkowe. Bo to, że są naczynia, są jakieś elementy biżuterii, to jasna sprawa. Ale są i przedmioty, które zupełnie nic nie mówią. A myśmy też celowo nie robili tak, że robiliśmy, nie wiem, 20 cyferek i podpisywali każdy oddzielnie. Bo to też nie zawsze jest czytelne, nie zawsze jest to uzasadnione. Więc dzisiaj jest ta wyjątkowa okazja, żeby autora wystawy na temat niektórych eksponatów podpytać o szczegóły. A ja do Państwa dyspozycji będę do końca sierpnia, bo tą wystawę muszę wykuć, mówiąc wprost, na blachę, na pamięć, żeby też wiedzieć więcej o naszym regionie, tym bardziej, że chcemy konferencję dla archeologów ukraińskich zrobić w naszym mieście już niebawem, więc będzie okazja, żeby to właśnie Ukraińcy, co ciekawe, zabytki ukraińskie w Polsce oglądali. A propos tych jeszcze tej ostatnie zdanie na temat współpracy, tutaj jest właśnie Pani Przewodnicząca Rady Gminy, ona z uśmiechem powitała informację na temat zabytków ukraińskich w muzeum, które się buduje w Wasomęczu i faktycznie trzymamy kciuki za to, żeby jedno albo dwie gabloty z zabytkami gockimi z drugiej strony Bugu udało się w Wasomęczu w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni przywieźć, a potem już prezentować na tej wystawie, która jest w trakcie budowania, ale o tym to temat rzeka. Myślę, że kolejna noc muzeów to będzie już bliżej otwarcia tego wyjątkowego miejsca, to wtedy Państwu opowiem, co tam jest albo co tam będzie. Ale to są polskie zabytki, nie ukraińskie. To z muzeum w Krakowie, mój drogi. No tak. No. Tak, ale tereny ukraińskie, więc tak czy inaczej są to zabytki gockie, które fajnie, żeby u nas były prezentowane. Także. Szanowni Państwo, jeżeli macie jakieś pytania, to jest ten właściwy moment. Jeżeli nie, to naprawdę kontemplujcie te zabytki całym sercem, bo jest tutaj kilka takich, które po prostu mi zabiło serce dużo szybciej, jak je zobaczyłem, kiedy w ogóle mogłem ich dotknąć. Więc sama frajda z układania tego typu eksponatów to jest po prostu miód na nasze muzealne, archeologiczne serca. Także dziękujemy Państwu za uwagę. Ja mam pytanie. Tak. A z jakiego materiału są wypalane te? Glina. To jest wypalana glina? To jest wypalana glina malowana na przykład ochrą, węglem drzewnym. I to jest takiej jakości ceramika, że pewnie można byłoby spokojnie do niej wlać dzisiaj jeszcze wodę, mleko, postawić na gazie i ugotować. Niektóre, to jest kapitalnej jakości, jeżeli chodzi o technologię wykonania. Niektóre są mają parę tysięcy lat. To jest kwestia technologii. Umili robić. Także ja dziękuję za uwagę, ale nie żegnam się z Państwem, bo Wy doskonale wiecie, że jeszcze jest jeden ważny punkt programu, około godziny 9, kiedy będę opowiadał o naprawdę wyjątkowym odkryciu, którego dokonano pod koniec grudnia ubiegłego roku. Takie trochę zabawne, archeologiczne dochodzenie, trochę policyjne, trochę terenowe, ale na pewno Państwa też to zagadnienie zainteresuje, więc zachęcam do tego, żeby sobie pójść na spacer, przewietrzyć się gdzieś dookoła Chłubieszowa i wrócić na godzinę 21 na wystąpienie na temat skarbu z bagiem. Także dziękuję za uwagę, miłego oglądania. No i teraz możemy pooglądać wszyscy. Teraz oglądają eksponaty. No i jeszcze trzeci punkt dzisiejszego programu, skarb z bagien, tajemnica depozytu starożytnej broni, odkrytej w Lasach Strzeleckich. Za chwilę pan dyrektor zaprezentuje nam ten temat. Troszkę było. Znaczy ja się śmieję, że się nie do końca z tym skarbem przebiliśmy, bo dokładnie w tym samym czasie w Polsce było bardzo głośne odkrycie miecza we Włocławsku z Wisły, tak zwanego wikińskiego, jak zwał, tak zwał. I to o nim wtedy wszystkie gazety trąbiły, a troszeczkę ten nasz depozyt z Lasów Strzeleckich był w cieniu tego odkrycia, ale jest wyjątkowy, o czym za chwileczkę Państwu opowiem. Dobra, startujemy. Drodzy Państwo, ja sobie zawsze zostawiam na tą godzinę 19, mniej więcej 21, 22 na nocy muzeów ten punkt, który jest mi najbliższy sercu.
ale też powiem szczerze, że pierwszy raz od wielu lat mam sytuację taką, że nie do końca jestem pewny, czy to, co wam będę mówił, to jest prawda. Znaczy, archeologia ma to do siebie, że ona często czyta źródła, nadaje im jakieś znaczenie, ale nie zawsze ja bym sobie dał uciąć rękę, nogę, głowę za to, że to, co zostało stwierdzone na podstawie pierwszych jakichś tam przemyśleń, jest absolutnie wersją ostateczną, ale też dzięki temu za chwileczkę poznacie, jak wygląda proces główkowania, jak wygląda takie archeologiczne śledztwo w oparciu o zabytki, które często się trafiają w naszych okolicach. Ale po kolei. Nazwałem to skarb z bagien. Skarb to jest w ogóle pojęcie w archeologii takie dość szerokie, bo skarby dla państwa to są pewnie, nie wiem, szkatułka z pieniędzmi, złota, srebrna biżuteria, brylanty, to jest skarb. Ale tak naprawdę w archeologii skarb to jest tak naprawdę depozyt, czyli ktoś celowo gdzieś ukrył, schował w jakimś konkretnym okolicznościach z nadzieją, że albo po to wróci, albo schował to po to, żeby być może przekupić jakieś bóstwa, wypełnić jakiś rytuał, bądź jeszcze inne cele temu przyświecały. Więc my pod tym pojęciem troszeczkę więcej rozumiemy niż takie pierwsze skojarzenie na temat skarbów, które kojarzą się z jakimiś kosztownościami. Dlatego skarb broni to niekoniecznie jest coś wartościowego pod względem materialnym, ale jest to po prostu depozyt, który został odkryty nie tak dawno temu. O okolicznościach za chwileczkę państwu dość zabawnie, myślę, że też odpowiem. 30 grudnia. Nie było wtedy śniegu w Hrubieszowie, gwarantuję. Było ciepło, było słonecznie, bo gdyby była taka pogoda, to ekipa, która poszła na spacer do lasu, nie znalazłaby tego skarbu. Ale właśnie 30 grudnia, jakoś chyba po godzinie 10-11, zadzwonił do mnie telefon kolega Damian Lemiński, strażak z Powiatowej Straży Pożarnej. Mówi, że jego znajomi przyjechali na święta do naszego regionu. Nocowali gdzieś, chyba tam pod Chorodłem, czy w Strzelcach. I po prostu, żeby nie męczyć się za stołem, jedząc trzeci dzień z rzędu, stwierdzili, że pójdą po prostu na spacer do lasu, zobaczyć, czy przypadki nie ma tam jakichś wyraźnych śladów po okopach pierwszowojennych. No i faktycznie poszli, zadzwonił telefon o tej godzinie 11 i mówił, że słuchaj, Bartek, jest sprawa, bo chłopaki coś wygrzebali z ziemi i to chyba nie jest nowożytne. Początkowo myśleli, że to jest być może coś z II wojny światowej, jakieś noże, jakiś taki dziwny złom, ale kiedy się zorientowali, że to nie do końca jest coś, co można byłoby zignorować, wszystko spakowali w jakieś ręczniki, koszulki, ubrania, które mieli na sobie, wpakowali do wielkiego kosza na grzyby czy tam na jakiegoś innego, po prostu przykładowali mnóstwo zardzewiałego złomu do takiego wiktynowego koszyka i powiedzieli, że nie mogą z tym przyjechać. No mówię, to przyjechać. No i po 2 godzinach tarabaniła się po moich schodach na górę taka wielka gromada ludzi w strojach moro i wchodzą z koszykiem, grzybów nie mieli, bo to w końcu grudzień, no to trudno oczekiwać, że będą tam jakieś grzyby, ale mniej więcej wiedziałem, czego się spodziewać. No i wyciągają ze swojego kosza takie paskudztwo. To jest właśnie drużyna, tutaj przede wszystkim witam. 3 osoby chyba są z tej ekipy, tak? Jest Hubert, jest Kuba, jeszcze jest tutaj Aleksandra, a reszta dzisiaj nie dotarła, ale kibicuję wam i pozdrawiam oczywiście. I to właśnie tych dwóch sympatycznych kolegów, Mateusz i Szymon, dokładnie Szymon, to oni natrafili na ten depozyt i takie właśnie paskudne, rdzawe przedmioty załadowali do koszyka. To jest najbrzydszy, moi drodzy, skarb, najbrzydsze przypadkowe znalezisko, jakie kiedykolwiek widziałem. Ktoś inny po prostu powiedział, a w ogóle o co halo tak naprawdę, w ogóle o czym tutaj rozmawiać, w sumie najlepiej to zakopać, nie wydawać pieniędzy na to, bo to i tak z tego żadnego pożytku nie będzie. Ale ja już wtedy wiedziałem, że to nie są jaja. To są tak naprawdę absolutnie wyjątkowe rzeczy, których nie powinno być w tej części Polski. Nie powinny one być znalezione w jednym miejscu, nie w takim miejscu, nie w takich okolicznościach. Więc wiedziałem, że okej, słuchajcie, to wy to zostawcie. Jutro się widzimy w terenie, pokażecie mi dokładnie, gdzie to było, co to było i ja spróbuję coś więcej mądrego wam powiedzieć. I właśnie przełożyłem sobie z tego koszyka, z tych ręczników wywiązany i tak to wyglądało pod koniec grudnia. 15 brył kompletnie skorodowanych, niektórych rzeczy nawet nie bardzo było wiadomo, czym są. Znaczy do teraz tak naprawdę z jednym zabytkiem mamy problem. Oczywiście chłopaki zadowoleni z uśmiechem na twarzy, że 15 zardzewiałych brył do mnie przywieźli. Ja już wiedziałem, że będzie kosztował majątek, żeby to w ogóle skonserwować. Bałem się, że w trakcie konserwacji nic z tego nie zostanie, bo to po prostu było w takim środowisku ukryte w ziemi, że prawie kompletnie się to już rozsypywało. No ale okej, dajmy temu szansę. Za chwileczkę państwu powiem, jak ten proces myślowy, jak z tych paskudz udało się wyciągnąć naprawdę zdumiewające rzeczy. Pojechaliśmy na miejsce, okazało się, że minęło 24 godziny, a płytki dołek, z którego pochodziły te przedmioty, jest kompletnie zalany wodą. Po prostu nie dało się tam kompletnie już nic, no
braliśmy się w rękawiczkach, żeby tam trochę tej ziemi wyciągnąć stąd, szukać, czy przypadkiem jakichś innych zabytków w sąsiedztwie tego jeszcze nie ma. Wzięliśmy oczywiście wykrywacze, nie było tam ani dodatkowych przedmiotów żelaznych, ani żadnej ceramiki, ani żadnych kości, niczego, co sugerowałoby, że jest to, nie wiem, pochówek, jest to jakiś obiekt, w którym tego typu przedmioty były wykonywane, czy jakieś inne okoliczności. Po prostu wszystko zostało zalane wodą, bo cały ten teren tak naprawdę jest terenem sezonowo, albo czasem nawet całorocznie podmokły. To są po prostu łąki albo lasy zalewowe w sąsiedztwie rzeki Ubrodowianki na północ od Stefankowic, od kolonii Stefankowice, gminy Lubieszów. Oczywiście chłopaki zadowoleni, a ja załamany, że kurczę, jak ja mam w taki sposób robić dokumentację archeologiczną, skoro musiałbym wszystko mierzyć od lustra wody. Bo tutaj jest tylko część, a druga część tej metrówki jest tam głębiej wbita w ten muł, w ten piach, w to błocko. To był ostatni dzień, kiedy dało się w ogóle cokolwiek zrobić, tam około jednego dnia spać śnieg, to było tam już zalane praktycznie do marca, więc była ostatnia po prostu okazja, żeby w ogóle tam pojechać, pojechaliśmy, ale ciągle nie wiedziałem prawie, że nic. Gdzie jesteśmy? Tak, to wygląda w każdą stronę las. W ogóle niewiele jest osób, które nie znając tego lasu odważyłoby się tam pójść. Ja się tam gubię zawsze, ale to są leśnicy, częściowo po prostu miłośnicy przyrody. Po prostu oni się w tym lesie czują jak w własnym domu, bo po prostu wiele lat dzieciństwa tam spędzili, więc każdy inny by tam się pewnie pogubił. Oni się tam doskonale odnaleźli, ja tam pojechałem, robiłem parę zdjęć. W każdą stronę drzewa, podmokłe, niedostępny, trudny teren na pograniczu właśnie gminy Lubieszów i gminy już Białopole, to już nie nasz powiat. W takich właśnie tutaj terenach leśnych zostało to bardzo płytko znalezione. Żeby Państwu troszeczkę wytłumaczyć, jak wygląda ten obszar, to pokażę na kolejnej ilustracji. Wszystko, co jest na zielono, to jest obszar, który bywa podmokły albo zalewany. To są też rzeką Brodowianka, jakiś inny ciek i właśnie pomiędzy tymi dwoma ciekami jest takie, powiedzmy, delikatne wyniesienie, ale de facto to wyniesienie przy wysokim poziomie wód gruntowych prawie zawsze co roku jest zalewane. Ten teren był meliorowany, więc prawdopodobnie w pradziejach było tam jeszcze bardziej mokro, czyli po prostu był to teren z założenia trudny do wykorzystania, raczej nierealny dla osadnictwa, bo nikt by tam chałupy nie postawił, bo naprawdę by tą chałupę zalało. Na pewno był trudny też, nierealny dla cmentarzy, bo te wszystkie takie tutaj kropeczki czarne, co Państwo widzą, to są kurhany, to są grobowce. Chyba średniowieczne, nie mam pewności, ale ten teren był zawsze trudno dostępny, więc ktoś prawdopodobnie celowo w tym trudno dostępnym terenie te wszystkie przedmioty, które przed Państwem tutaj w gablotce są schowane. Czemu? Do tego za chwilę. Oczywiście puściliśmy informacje do mediów, czyli pojawiły się różne tam wyniesienia, depozyt militarów z epoki pod Lubieszowem, ten las ofituje skarby. No generalnie było dość głośno, my lubimy jak się o tego typu rzeczach mówię, jeżeli chodzi o nasze region. Oczywiście starożytna brań barbarzyńców, każdy od razu sobie wyobraża, nie wiem, Konana barbarzyńca albo filmy hollywoodzkie, gołe klaty, długie włosy i takich dzikusów nieokrzesanych. Nie do końca tak ci barbarzyńcy na się wyglądali, ale faktycznie dość szerokim echem się to odbiło po Polsce. A tak naprawdę za sprawą konserwatora. Konserwator zabytków w Lublinie z delegaturą w Zamościu usłyszał o tym, to nim ja w ogóle cokolwiek przygotowałem, to on już tę informację sprzedał w świat. Po prostu chciał się pochwalić tym, że takie fajne rzeczy u nas wyszły i potem media wyzwaniały dniami, nocami, żeby posłuchać o tym, jak to właśnie koledzy tutaj dzisiaj z nami obecni ten skarb broni natrafił. Tak to wyglądało, raz jeszcze, żeby pokazać, jakie to było brzydkie. Jak strasznie robiło mi to dużo bałaganu w pokoju przy każdej próbie w ogóle przełożenia tego z miejsca na miejsce. I wtedy już, moi drodzy, ja nie wiedziałem, co to są za rzeczy. No to wygląda jak toporki, tutaj wiadomo, takie kształty jakichś grotów, to oczywista sprawa, ale trzy przedmioty były kompletnie dla mnie niezrozumiałe. Dopiero w trakcie konserwacji miało się okazać, czym one są i czy jakiekolwiek informacje dodatkowo one są w stanie nam jakoś dostarczyć. Po konserwacji wygląda to już zgoła inaczej, ale od razu mówię, to jest trudny materiał. One były w terenie podmokłym, piaszczystym, więc były bardzo silnie utlenione, zdegradowane, zardzewiałe. I nawet sam konserwator, który z nimi walczył, mówiąc wprost, to mówił, że po prostu w pewnym momencie trzeba sobie było powiedzieć dość, że jak będę czyścił dalej, to nic z tego nie zostanie. Po prostu zostanie tylko i wyłącznie kubka jakiejś takiej pokruszonej stali czy żelaza, a nie będzie z tego zabytku. Więc to wszystko na tyle, ile się dało zabezpieczyć, dlatego one się tak trochę błyszczą, bo gdyby nie ta powierzchnia, to one po prostu by się rozpadły, by się utleniły całkiem na amen, nie byłoby z tego nic istotnego. 9 grotów, 2 topory,
ciosło, to takie narzędzie osadzane na drewnianym trzonku, bardziej narzędzie niż broń, dwa dłuta i takie coś, co jeszcze nie do końca wiemy, czym jest, ale główkujemy i myślę, że niedługo uda nam się na to pytanie odpowiedzieć. I teraz moglibyśmy powiedzieć, ok, gasimy światło, idziemy do domu, mamy depozyt, ale tak naprawdę dla nas najważniejsze jest to, kto, do kogo należała ta broń. Chcemy się dowiedzieć, kiedy została zdeponowana. Chcemy wiedzieć, przez kogo została ukryta, bo to, że należała do tej samej osoby, która ją ukrywała, wcale nie jest takie oczywiste. O czym też troszeczkę Państwu powiem. I dlaczego została w ogóle ukryta. De facto na te pytania postaram się Państwu odpowiedzieć, ale żeby w ogóle zrozumieć fenomen tego odkrycia, to trzeba troszeczkę szerzej spojrzeć na to, co działo się w regionie chlubieszowskim w czasie, kiedy ten depozyt został ukryty, wrzucony, zakopany do tego konkretnego miejsca w Lasach Strzeleckich. Drodzy Państwo, pierwszy, drugi wiek naszej ery to są czasy, kiedy ze Skandynawii, powiedzmy sobie w uproszczeniu, wyrosła lud Gotów. Najpierw lądują w pierwszym wieku naszej ery gdzieś tutaj u ujścia Wisły do Morza Bałtyckiego na Pomorzu Środkowym, na Pomorzu Gdańskim. I w wieku drugim Goci startują wielką wędrówkę w kierunku południowo-wschodnim, docierając też do kotliny chlubieszowskiej. Więc idzie sobie taka gocka na wałach, która oczywiście wchłania różne inne plemiona, niektóre pokojowe, inne militarnie, trzeba ich pobić. Docierają na terenie kotliny chlubieszowskiej i nie jest wcale tak, że każdy witał ich, o super, że jesteście, fantastycznie, przyjmujemy was w nasze progi. Często po prostu było tak, że trzeba było się bronić, bo ktoś na tych terenach wcześniej mieszkał. I tutaj wcześniej mieszkali Wandalowie, to też plemię germańskie, dość podobnej kulturze materialnej, ale o zupełnie innych zwyczajach pogrzebowych. Tutaj właśnie chciałem Państwu pokazać, jak taka kultura pogrzebowa Wandalów wyglądała. Wojownicy wandalscy, którzy zginęli w wojnie z Gotami, układani na stosach pogrzebowych z całym wyposażeniem, paleni razem z bronią, potem to wszystko stało zdejmowane ze stosów, jeszcze rytualnie gięte, wkładane do ziemi jako pochówek. Te zabytki nie są ani przepalone, ani pogięte, ani nic z tych rzeczy. Czyli raczej one na stosie pogrzebowym nie były i raczej też nie należały do wojowników wandalskich pokonanych w jakiejkolwiek wojnie. Ale generalnie takie zamieszanie na terenie wschodniej Polski i Lubelszczyzny w tym okresie miało dość powszechne miejsce. I to jest też, a to właśnie nasi najeźdźcy z północy, Goci sobie pod pojęciem kultury wielbarskiej przemierzają Polskę, docierają właśnie do kotliny chlubieszowskiej w wieku mniej więcej drugim. Co my po tych wandalach dzisiaj mamy na naszym terytorium? Mamy w Tuczapach w gminie Mircze cmentarzysko, gdzie jest kilkanaście grobów właśnie wojowników, którzy zginęli w trakcie tego najazdu gockiego z północy na tereny naszego regionu. Przypadki odkryte. Poszukiwacze skarbów w uproszczeniu szukali pozostałości po wrześniu 1939 roku, natrafili zupełnie przypadkowo na kilkanaście grobów z drugiego wieku, właśnie wojowników, którzy zginęli prawdopodobnie w trakcie tych zamieszań militarnych pod koniec wieku drugiego. Zgłosili to do nas, mamy to teraz na wystawie w naszych zbiorach. Z tego samego burzliwego okresu, kiedy Goci idą, Wandalowie się bronią, mamy pochówek z ulicy Grabowieckiej. Koledzy ze Stowarzyszenia Grosu z Chlubieszowskiego dali nam cynk, że kawałek elementu tarczy sterczy z podziemi. Potem pojechać tam na miejsce, okazało się, że jest reszta tego umarz. Elementu tarczy jest imarz, są dwa groty, jakieś nożyczki, fibula, jeszcze osełka do ostrzenia pewnie noży, no i cały pozostawiony jakby worek po kościach przepalonych na stosie pogrzebowym. Więc generalnie to jest grób wojownika, który zginął prawdopodobnie w wieku drugim w trakcie właśnie wojny z Gotami. A kim byli ci najeźdźcy? Skoro tutaj mamy pochowanych wojowników spalonych na stosach z bronią, a zupełnie inaczej wyglądały zwyczaje pogrzebowe najeźdźców. Goci bowiem, moi drodzy, chowali wszystkich, no bo prawie wszystkich szkieletowo, rzadziej były to groby ciałopalne. Oczywiście makabryczne cząstkowanie ciała, odcinanie głów, rąk, no o tym wielokrotnie była mowa, więc tutaj nie będziemy dzisiaj się na ten temat zastanawiać, ale najważniejsze jest to, że Goci zupełnie nie uznawali wkładania do grobów broni i w ogóle żelaza. Czyli siłą rzeczy nie mamy żadnych informacji o tym, jak wyglądała broń gocka, bo oni zakazywali wprost, i to w różnych częściach Europy, wkładania tego typu przedmiotów do jam grobowych. Nieważne, czy to jest północna Polska, Ukraina, Mołdawia, czy później Hiszpania, czy Francja. Zupełnie w tych miejscach broni gockiej nie mamy i przez to no, nasza wiedza na temat gockiej broni była do tej pory całkiem znikoma. I żeby to zrozumieć,
czemu ja tak zupełnie odchodzę od tego skarbu, ale mam nadzieję, że nie jestem zbyt zagmatwany, za chwileczkę będę zmierzał do jakiegoś takiego sensownego clue. Żeby to zrozumieć, musimy spojrzeć jeszcze dalej. Mianowicie na Danię i Skandynawię. Moi drodzy, w latach 50. w tej części Półwyspu Jutlandzkiego trafiono na ogromną ilość broni zanurzonej w bagnie, około 15 tysięcy sztuk grotów, włóczni, strzał, elementy mieczy, różnego rodzaju wyposażenia właśnie barbarzyńskich wojowników. Oprócz tego duża ilość kości ludzkich, kości zwierzęcych, bo to ktoś celowo wrzucił do jezior, do bagien ogromną ilość broni w jakimś konkretnym celu. Tak to wygląda dzisiaj, piękny. Gdybyśmy się przyjrzeli, nawet u Brodowica mogłyby podobnić się wiązać, bo też mamy las, mamy też łąkę, jakaś rzeczka sobie tam płynie, też podmokłe tereny. I to właśnie w Jutlandii, w Danii i w Skandynawii, w północnych Niemczech jest sporo takich miejsc, gdzie ogromna ilość broni była wrzucana do różnych takich podmokłych obszarów. Czy tylko Jutlandia? O, tak to właśnie wyglądało w trakcie odkrycia. No, ja marzę o takim miejscu, jak ktoś do tego trafi, to po prostu będę tutaj chyba siedział dożywotnio, plus jeszcze kolejne życie też tu poświęcę. Spokojnie, tak? Czyli koledzy obiecują, że będą szukać. No dobra. Czyli tak to wyglądało w momencie odkrycia już w latach 2000 właśnie w Illerup w Danii, a to już takie powiedzmy no, wystawowe rzeczy z muzeum w Mesgard też w Danii są prezentowane. Ale nie tylko Illerup. Tu mamy Danię, ale w ciągu ostatnich kilku, a nawet kilkunastu lat pojawiają się coraz częściej zabytki w podobnym charakterze z Polski. Mamy jezioro Lubanowo w zachodniopomorskim, gdzie z takiej części przybrzegowej jeziora wyciągnięto właśnie groty włóczni, toporki, ciosła i różne inne młotki, jakieś takie przedmioty żelazne z okresu tego samego, o którym my mówimy dzisiaj. Z Żarnowca mamy zabytki związane z gotami, też groty włóczni, jakieś toporki, jakieś młotki, jakieś narzędzia, też rzucone celowo do wody. Mamy z Wólki też przedmioty związane z jakimś wyposażeniem militarnym wojowników z II-III wieku naszej ery. I mamy też Staszkowa groty, tutaj akurat rytualnie niszczona, ale też celowo do jakiegoś zbiornika wodnego wrzucona. No i pojawia się zupełnie z dala od Danii, od północnej Polski, Chrubieszów, Strzelce i nasz region, który po prostu kompletnie zamieszał, jeżeli chodzi o tę ideę, jak ja puściłem zdjęcia nawet tych paskudnych, zardzewiałych przedmiotów do paru tęgich umysłów zajmujących się bronią, po prostu, że bardzo jakieś jaja to są. To w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby tego typu rzeczy były w tej części Polski. A jeżeli to są faktycznie groty z okresu, o którym mamy nadzieję, że są, to jest naprawdę sensacja, od której trzeba zacząć pisać niektóre rozdziały książek na nowo. I faktycznie, moi drodzy, te miejsca plus Dania, plus Skandynawia dały nam pretekst do czytania tego skarbu w zupełnie inny sposób. Cofnę się na chwileczkę tutaj. Największa bitwa starożytności według wielu archeologów. Najeźdźcy versus barbarzyńcy, czyli po prostu jedna armia próbowała podporządkować sobie drugą i to właśnie obrońcy odparli atak tychże najeźdźców i w ramach rytuału, jaki wtedy obowiązywał, zebrali całą broń tych najeźdźców i żeby ich uśmiercić podwójnie, wrzucili to wszystko do wody. Nie chodziło tylko wyłącznie o to, żeby zabić człowieka, tylko po prostu, żeby w jakiś sposób zupełnie zmieść pamięć o jego działaniach z powierzchni ziemi i po prostu wszystko, cała ta broń, która trafiła do tych jezior, do tych bagien, była w zamyśle naszym archeologów tą bronią, która została właśnie zdobyta na najeźdźcach prawie 2000 lat temu. Tu było i teraz tak, według nas mamy taką cichą nadzieję, że to, co zostało znalezione w Lasach Strzeleckich, jest to nic innego jak złożona w ofierze broń zdobyta na najeźdźcach, czyli na gotach, a następnie ofiarowana bóstwom przez triumfujących obrońców. Wcześniej mieliśmy groby wandalów. Oni zawsze byli tymi biednymi. O, goci nas pobili, same cmentarzyska mamy wandalskie. A tu nagle się okazuje, że jest takie miejsce na terenie naszego powiatu, gdzie wandalowi prawdopodobnie dali łupnia gotom, do tego stopnia, że pozbierali jeszcze broń po nich i zgodnie z rytuałem, z jakim przyjechali gdzieś tam z północy wiele pokoleń wcześniej, po prostu wrzucili tą broń zdobytą na gotach do tych jezior, do tych bagien w Lasach Strzeleckich. I dzięki temu, moi drodzy, skarb, depozyt z Lasów Strzeleckich jest sensacyjny z trzech powodów.
Po pierwsze, jest to pierwszy udokumentowany w naszym regionie przykład rytuału celowego poświęcenia broni oraz narzędzi poprzez złożenie ich do wody. Tego nie było zupełnie w tej części Polski, to było niespotykane. A tutaj dzięki temu, co nasi przyjaciele dokonali w Lasach Strzeleckich, mamy takie coś na warsztacie w tym momencie do dalszego analizowania. To jest również pierwsze domniemane miejsce ofiarne, bo oczywiście pamiętajmy o tym, że to jest jeden dołek, w którym było 15 przedmiotów, ale tak naprawdę, gdy teraz spojrzeliśmy na to, co w ciągu ostatnich kilkunastu lat do nas trafiało z Lasów Strzeleckich i są to różne przedmioty, i groty, i topory, i jakaś biżuteria, to coraz bardziej nam się wydaje, że ten obszar może być dużo większy, że tak naprawdę teraz trzeba byłoby tam pójść z armią ludzi i sprawdzić, czy przypadkiem te łąki nad Obrodowianką to nie są, może nie drugim Ile Róg Duńskim, ale czy nie są takim miejscem kluczowym dla zrozumienia tego, co działo się w drugim, trzecim wieku naszej ery pomiędzy właśnie gotami i wandalami na terenie kotliny Lubieszowskiej, nie tylko, to już jest tam chyba jakieś obniżenie do Wienki, to się nazywa inny region troszeczkę. Więc to jest drugi ważny punkt, gdzieś w tej części. I trzeci to są pierwsze informacje o broni gockiej. Moi drodzy, mówiłem wam, że goci nie wkładali broni do grobów. Myśmy, bawiąc się w gotów, w masomęczu, zawsze robili kopie zabytków wandalskich, bo nikt nie wiedział, jak wyglądają groty gockie. A dzisiaj, kiedy sobie spojrzymy na groty te i groty tych wojowników pochowanych i spalonych na stan, są kompletnie inne. Inna technologia, inne kształty, więc to nie mogą być groty wandalów. To są prawie na pewno groty właśnie gockie, zdobyte przez wandalów podczas działań militarnych gdzieś tutaj na terenie północy naszego powiatu. Więc no, to jest sensacyjne, tak jak powiedziałem, z trzech powodów. Może to brzydkie, może to niewartościowe, jeżeli chodzi o kwestie materialne, ale jeżeli chodzi o odkrywanie kart archeologicznych, to jest coś absolutnie wyjątkowego. No, trudno oczywiście konkurować z 5 kilogramami srebrnych monet z Cichoburza, ale wydaje mi się, że chyba jednak więcej informacji sensacyjnych daje nam 15 zardzewiałych kawałków broni niż 2000 monet. Bo o tamtych monetach, powiedzmy, no, widzieliśmy, że takie mogą być, ale o czymś takim nikt z nas wcześniej nie myślał. Ja teraz się śmieję, że często wielokrotnie oprowadzałem, czy ja, czy kolega Łukasz tutaj stojący, turystów w Masomęczu, mówiłem, że kurczę, czekamy na taki dzień, kiedy ktoś przyjdzie i powie, że znalazł jakiś podmokły teren, gdzie jest broń. Bo my do tej pory nie widzieliśmy, po prostu, w jaki sposób goci sobie radzili z tymi pochówkami wojowników, ale tak naprawdę my ciągle nie wiemy, jak sobie radzili, bo skoro to jest broń zdobyta na gotach przez wandalów, to my ciągle nie wiemy, jak goci sobie radzili z chowaniem swoich wojowników, bo takiej sytuacji nie mamy. No, dostali łupnia, ale to ktoś inny decydował o tym, co się stanie z ich wyposażeniem, a nie oni sami. I teraz na zakończenie, przepraszam, może trochę jest to chaotyczne, mam nadzieję, że zrozumieliście mój tok rozumowania, ale no, po prostu sama ta zagadka dla nas jest też dość karkołomna i trwało kilka miesięcy, nim doszliśmy do tego, do tej tezy, bo to też nie jest tak, że jak dzisiaj Państwo mówisz, że to są na pewno goci, to są na pewno wandalowie, to nie jest na pewno starsze o ileś tam dziesiątków czy setek lat, ale na chwilę obecną najtęższe umysły zajmujące się bronią z okresu rzymskiego w naszym kraju mówią, że to jest właśnie broń gocka zdobyta przez wandalów pod koniec wieku II, na początku wieku III właśnie w kotlinie Lubieszowskiej. Ale co dalej? No dobra, mamy błyszczące groty w gablotce, można byłoby je schować i zapomnieć o temacie, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby coś więcej się dowiedzieć. To jest człowiek, który się podjął tego tematu. Właśnie ja do niego zadzwoniłem 31 grudnia z życzeniami sylwestrowymi. Słuchaj Bartek, jest taka sprawa, mam coś, co może spowodować, że dzisiaj będziesz pił jedną lampkę szampana więcej. Nie wiem, czy tak było, może tak było, mniejsza już o tego typu szczegóły, ale faktycznie wysłałem mu zdjęcie, mówi, że kurde, Bartek, to są jaja. To są jaja i że on bardzo chętnie po prostu by się za opracowanie tego depozytu zabrał, bo on całe życie zajmuje się bronią z okresu rzymskiego, do tego jest nurkiem zawodowym i bada cmentarzyska, stanowiska właśnie podwodne, czyli po prostu nurkuje po dnie różnych jezior. Właśnie on znalazł tę broń w Lubanowie i w wielu innych miejscach i po prostu stwierdził, że on w takim razie wchodzi w ten temat i będzie próbował to zrozumieć. I co my mamy w planach najbliższe, tak naprawdę, no dni, tygodnie, bo bez tego to trudno coś więcej mądrego powiedzieć. Analiza środowiska, rekonstrukcja krajobrazu. Drodzy Państwo, dzisiaj spokojnie można wziąć ekipę środowiskową, tak zwaną geografów, pojechać do Brodowic, powbijać parę miejsc sondy geologiczne i przekonać się, czy faktycznie 2000 lat temu tam była woda, czy była zupełnie inny teren. Więc to nam da jednoznaczną odpowiedź na to, czy
faktycznie miejsce, w którym zostały odkryte te przedmioty, było zawsze albo prawie zawsze podmokłe i czy na przykład nie było ono na tyle dostępne, że ktoś mógł po te groty wrócić. Wydaje mi się, że jest to w zasadzie postawienie kropki nad i, ale wiele wskazuje na to, że faktycznie dowiemy się, że tam prawie zawsze było bagno albo tereny rozlewiskowe rzeki Brudnowianki. Druga rzecz. Precyzyjne datowanie zabytków. Drodzy Państwo, tutaj tego oczywiście nie widać, ale myśmy te wszystkie zabytki pod każdym możliwym kątem obejrzeli i się okazuje, że w niektórych z nich, nawet po konserwacji, są jeszcze resztki drewna. Zwęglone drewno da się datować z dokładnością do kilkudziesięciu lat, więc za chwileczkę, jak tylko skończy się noc muzeów, ja pewnie za parę dni to wszystko zdemontuję i zawiozę to do Warszawy, tylko po to, żeby właśnie ekipa profesora Kątnego powydłubywała z tych tulejek, grotów wszystko to, co może dać nam dodatkowe informacje, bo dzięki temu stwierdzimy, mam nadzieję oczywiście, że są to zabytki z tego, a nie innego okresu i to będzie kolejny argument do stawiania takiej właśnie tezy. Trzecia rzecz, co tu napisałem, to jeszcze może do poprzedniego. W jednym z grotów jest coś, co wydawało nam się, że jest drewnem. Oto jest kość. Po prostu ktoś celowo nasadził kawałek kości na koniec drewnianego trzonka, dopiero potem na to nałożył kolejny przedmiot. I prawdopodobnie uda się tą kość też wydobyć z tulejki tego grotu, określić, co to za zwierzę i też na podstawie tej kości datować tak naprawdę ten przedmiot. Więc coś, co wygląda jak kupa złomu, okazuje się, że ma mnóstwo ukrytych w sobie jeszcze informacji, które no, dzisiaj archeologia jest w stanie wydobyć. Pewnie 30 lat temu byłoby z tym troszeczkę gorzej. I teraz to, co tutaj się oczywiście chwilę czoło do kolegów, nie tylko do Was, ale też do innych, którzy zajmują się tym tematem, dalsze poszukiwanie zgodnione z konserwatorem zabytków. Drodzy Państwo, teraz ekipa, która znalazła ten skarb, dostała pozwolenie na 300 hektarów? 600 hektarów? No chyba więcej. Dużo. Na dużo hektarów lasów strzeleckich, w porozumieniu oczywiście z Nadleśnictwem Strzelce, mają pozwolenie na to, żeby szukać. Żeby po prostu legalnie szukać z GPS-em w ręku, namierzać, jeżeli ktoś trafił, to gorący, że tak powiem, telefon do mnie jest, ja wtedy szybko jadę, to interweniuję, więc no liczymy na to, że poza tym jednym depozytem i wieloma innymi zabytkami już tam znalezionymi w okolicy będą kolejne. Jeżeli będą kolejne, no to mamy, tak jak wspomniałem, roboty na najbliższych kilkadziesiąt lat. Odgromadł właśnie wesoła drużyna, która dokonała tego odkrycia. Dzisiaj też część właśnie z nich jest tutaj z nami. I na zakończenie tym myśleliśmy, że będzie z tego, nie wiem, krótki artykuł może do prasy, nie? Może jakiś krótki artykuł, jakieś wystąpienie na konferencji, ale kiedy zaczęliśmy ten temat zgłębiać, okazało się, że pan profesor Bartek Kątny powiedział, że kurde, Bartek, z tego będzie książka tak naprawdę, a nie artykuł, bo jest tyle aspektów, które trzeba przy okazji tego jednego paskudnego, najbliższego, jak przypominam, skarbu, jakikolwiek jest stąd przyniesiony, przygotować, że po prostu z tego będzie kilka konkretnych rozdziałów do opracowania, bo dzielnie będzie oczywiście artykuł na temat środowiska i krajobrazu, dzielnie będzie o tych wszystkich analizach, datowaniach kości, węgli i tak dalej. Oddzielnie analiza samych zabytków, bo się to okazuje, że jeden z tych zabytków jest tak wyprofilowany, że według profesora Kątnego może w ogóle pochodzić ze Skandynawii. Czyli w ogóle mógł tak naprawdę ze Skandynawii z gotami już przyjechać na wędrówkę po Polsce, w cudzysłowie oczywiście. I tutaj na podstawie jego wyprofilowania można byłoby dosłownie wprost łączyć go z tą ekipą, która w pierwszym wieku przez Polskę się przetoczyła, żeby tutaj dać łupnia wandalom, ale jak widać nie zawsze się go to udawało. To wiem, że są koledzy też, którzy się zajmują odtwarzaniem wandalów, to pewnie będziecie kibicować temu odkryciu, bo to jest wasz teren. I chyba tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że w ciągu tych kilkunastu minut od najbliższego skarbu w Hrubieszowie do fajnych informacji udało mi się Państwu jakoś przeprowadzić. Tak jak wspomniałem, to jest teoria. Myślę, że za kilka miesięcy będziemy wiedzieć więcej i wtedy odważnie będę mówił, ale ja celowo chciałem dzisiaj właśnie przy okazji tego wyjątkowego wydarzenia Pismo z Muzeów o tym opowiedzieć, bo to jest po prostu to, jak wygląda nasza praca. To nie jest taka, że teraz, nie wiem, wykupujemy coś, wkładamy na półki do magazynu albo do gabinetu. Po prostu teraz trzeba naprawdę bawić się w taką archeologiczną dochodzeniówkę. Po prostu to jest łamigłówka, czasem składa się z wielu elementów. Jak się jeden element pominie, to potem cała góra tych klocków się może po prostu rozsypać. Więc ja dziękuję Państwu za uwagę. Jestem oczywiście do Waszej dyspozycji z pytaniami, bo jak słyszycie, ja może trochę chaotycznie, ale jednak staramy się jak najwięcej informacji, nawet z najbrzydszych zabytków, wyciągnąć. Także ja dziękuję za uwagę. W razie pytań jestem do dyspozycji. Wiem, że kolega Hubert, który jest na tym zdjęciu. Nie, Hubert. Robił zdjęcie, tak. Że kolega Hubert ma coś, o czym zapomniał.
Bo jest leśnikiem, zresztą dzisiaj nie było duże, ale lasy zna doskonale i chodzi po tych lasach z wyklewaczem, mówiąc wprost, od wielu, wielu lat. I wiele lat temu znalazł coś, co wydawało mu się, że jest... Przecinakiem kowalskim. Kowalskim. Tak. I wysłał mi zdjęcie messengerem tam parę dni po odkryciu tego depozytu. Ja pokazałem to zdjęcie temu profesorowi, mówię, że to jest dokładnie to samo co to. Spokojnie mógłby ten przycinak kowalski XIX-XX-wieczny dołożyć tutaj i nikt by nie powiedział, że to jest coś niepasującego. I to jest też z tego samego obszaru. Nie wiem, kilkaset metrów chyba dalej od miejsca, w którym zostało znalezione to, cały ten depozyt. Więc po prostu to jest kolejny toporek, który spokojnie mógłby być gockim toporkiem z końca II, z początku III wieku, który jak najbardziej po konserwacji też mógłby sobie do tej gablotki trafić. Jest po prostu kolejny argument za tym, że jest to miejsce, gdzie takiej broni jest więcej. Mało tego, ekipa tutaj chyba też są nawet koledzy z Grossusa, z tego stowarzyszenia. Znaleźli tam grot włóczni, który też wydawało mi się, że jest średniowieczny. Pokazałem profesorowi Kontnemu, mówię, że to jest dokładnie to samo. Czyli mamy poza tym jednym depozytem przynajmniej jeszcze kilka bądź kilkanaście zabytków z tego okresu, które spokojnie mogły być, no nie danią kolejną, ale są tam elementy i biżuterii, i narzędzia, i właśnie groty włóczni, oszczepów i tego typu toborki. Wiem, że kolega Hubert chce mi to dzisiaj przekazać, ja oczywiście z rozkoszą wezmę i znajdę środki finansowe za kolejną konserwację. Dziękuję bardzo. I gratuluję przede wszystkim waszego odkrycia, że to prawda. Także wiele lat temu, gdy zaczynałem pracę tutaj, takich rzeczy w ogóle nie było. Mieliśmy jeden grot znaleziony w Obrowcu w latach chyba jeszcze 80. A od tamtego czasu mamy tych grotów już zatrzęsienie i informacji do zrozumienia jeszcze więcej. Także jak są jakieś pytania z Państwa strony, to ja oczywiście jestem do Waszej dyspozycji. Dziękuję. To ja dziękuję za uwagę i za liczne przybycie na ostatni punkt programu, ten tak zwany gremialny. Także na spokojnie teraz zwiedzajcie, kontemplujcie nas, patrzcie na te paskudne zabytki, już doceniając ich wartość naukową, a nie tylko surowiec żelazny. Nad Hrubieszowem zapadła noc, miasto kładzie się do snu, ale muzeum jeszcze w dalszym ciągu jest aktywne, ponieważ dzisiaj właśnie mamy noc muzeów. Następna dopiero za rok. Zapraszam teraz na kolejny fragment koncertu Chcę uwierzyć snom. Piękne wykonania piosenek z filmów w wykonaniu młodych artystów z Hrubieszowskiego Domu Kultury i z Ogniska Muzycznego. Młodych artystów przygotował pan Krzysztof Gumiela. Drodzy Państwo, i przyszedł czas na niespodzianki. Rozpoczęły się przygotowania do widowiska muzycznego Topielica i Szeptucha, realizowanego na bazie solistów i tancerzy naszego zespołu oraz zaproszonych artystów. Pokażemy muzyczne zwiastuny tego wydarzenia. Voice, głos wiatru, lasu i wody, który opowiada tą mroczną historię, oraz piosenka Hen za rzeką. Nieznane siły natury mają ogromny wpływ na nas ludzi. Głęboko determinują nasze życie i nasze losy. Hunger.
przywitał nowe sny. Błękitny dywan wśród mchu, milczał kosz kiełzy, błogi stan przyjdzie znów. Nie chcę już błądzić, oddaję co twoje, zgliszcza duszy na pniu. Nie, nie zapomnę, zawołam do ciebie. Błękitny dywan wśród mchu, milczał kosz kiełzy, błogi stan przyjdzie znów. Nie chcę już błądzić, oddaję co twoje, zgliszcza duszy na pniu. Nie, nie zapomnę, zawołam do ciebie. A teraz miły akcent dla fanów Wiedźmina, czyli Wilcza Zamieć, pieśni Priscilli, a potem Kto mi powie jak, dla fanów grupy Kwiat Jabłoni. Thank you.
zawilczym śladem podążę w zamieć i twoje serce wytropię uparte przez gniew i smutek stwardniałe w kamień rozpalę. Stoję gdzieś pod niebem, pod nogami piach. Mam podobno iść przed siebie, chociaż nie wiem jak, o nie wiem, robię pierwszy krok. Muszę więc gdzieś dojść. Góra wielka, droga kręta, trudno czasem iść, nie stękać, chcę od razu wiedzieć, na czym stoi świat. Jak poznawać siebie lepiej, jak nie potknąć się o ciebie. Powiem mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto? Powiem mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Będziesz w pocie czoła walczyć o swój świat. Będziesz wodą żyć i chlebem myśleć. Będziesz na swym celem, tak podobno mówił on człowiekowi, co zbłądził jedząc owoc wiedzy, bo chciał wiedzieć, co miał wiedzieć. Tak już w życiu bywa od zarania lat, że kto winny musi być, ten winny będzie, choćby nie wiem jak. Starał się sam, więc kto? Powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto? Powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam lat, lecz to niewiele da, doświadczenia wielki brak. Więc kto? Powie mi jak
radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną kto? Powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam na wnętrz to niewiele da, doświadczenia brak, więc kto? Powie mi jak radzić sobie mam, taki wielki świat nade mną mam. Ileś tam na wnętrz to niewiele da, doświadczenia ciągle brak. Doświadczenia ciągle brak. Doświadczenia ciągle brak. Doświadczenia ciągle brak. Dzwonnik z Notre Dame to poruszająca historia, która przypomina, że każdy zasługuje na miłość i szacunek, że ludzi nie należy oceniać po pozorach. Esmeralda, zamknięta w katedrze, śpiewa o swoich smutkach, o swoim jedynym pragnieniu, jakie jej zostało. Następnie usłyszymy wzruszającą piosenkę If Only, z dobrze znanego młodemu pokoleniu filmu Następcy. Fioletowo-włosa Mal śpiewa o odkrywaniu swojej drogi i siebie w życiu. Słyszysz najłaskawsza, czy jesteś, powiedz mi, czy w dobroci swej wysłuchasz, co w mym sercu tkwi. Może myślisz ty, nędzarko, jak do mnie mówić śmiesz. Widzę twoją twarz i myślę, że nędzarką byłaś też. Boże, nędzarzom chleb co dzień daj, tym co w pogardzie po śmierci choć raj. Boże, daj nadzieję, bo gdy ty zawiedziesz, to zbawi ich kto. Potęgę daj, daj sławę mi, uznanie daj mi na resztę mych dni. Miłości chcę, a daj mi ją, ażeby Bóg zbawić mógł duszę mą. Chcę o nic nie proszę, któż o to dba, gdy wokół tak wielu biedniejszych niż ja. Bo znają rozpaczy dna.
should I let my heart keep listening? 'Cause up till now I've walked the line, nothing lost but something missing. I can't decide what's wrong, what's right, which way should I go? If only knew what my heart was telling me. Don't know what I'm feeling, this is just a dream. Oh, oh yeah. If only I could read the signs in front of me, I could find a way to who I meant to be. Oh, oh yeah, if only. The magic runs. Am I crazy? Maybe we could happen, yeah. If only knew what my heart was telling me. Don't know what I'm feeling. Is this just a dream?